Witajcie, z tej strony Aleksander z kanału Historyczny Top, a to jest materiał z serii o cywilizacjach starożytności. Podobnie jak Persja Hemenidów, kojarzona głównie z wojnami z Grekami i Macedończykami, Kartagina funkcjonuje w zbiorowej świadomości w równie ograniczonej formie. Jako śmiertelny rywal Rzymu, toczący z nim trzy krwawe wojny, zakończone unicestwieniem północnoafrykańskiego miasta. Historie piszą zwycięzcy, nic na to nie poradzimy w skali makro, Lecz z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, by o historii pokonanych ludów opowiadać dzisiaj szerszej publiczności. Szczególnie jeśli strona przegrywająca miała tak bogatą historię jak Kartagina. W tym odcinku przybliżymy wam całą blisko 700-letnią historię Imperium Kartagińskiego, które ze wszystkich potęg starożytności było najbliżej przedwczesnego zakończenia historii wiecznego miasta. To będzie bardzo długi odcinek. Dlatego na wstępie prosimy pamiętać o ocenie filmu łapką i zostawieniu suba z dzwonkiem. Wielu z Was pisze, nieco zszokowanych, że dopiero podczas oglądania naszych ostatnich filmów odkryli nasz kanał. Właśnie dzięki takim zabiegom promocyjnym pomagacie naszym materiałom docierać do szerszej grupy odbiorców. Niech wiedza idzie w świat. Nie przedłużając, zaczynajmy. Każde państwo potrzebuje mitu założycielskiego i Kartagina nie mogła być w tym aspekcie gorsza od innych. Wedle legendy Dydona, księżniczka z fenickiego miasta Tyr, miała męża, bogatego kapłana boga Melkarta imieniem Acherbas. Miała również jednak złego brata, Pigmaliona, który po śmierci ojca-mutonesa doszedł do władzy w mieście i zapragnął bogactw miejscowej świątyni. Aby je zdobyć, zgładził ich powiernika, małżonka swojej siostry. Pogrążona w rozpaczy Dydona, zebrała wtedy grupę żądnych przygód obywateli oraz zapasy złota zmarłego męża i pożeglowała na zachód, zahaczając po drodze o Cypr. Skąd porwano 80 młodych dziewcząt służących za prostytutki w miejscowej świątyni. Z taką drużyną dzielna Dydona wylądowała na afrykańskim wybrzeżu Zatoki Kram. Tam na polecenie niechętnemu Fenicjanom miejscowego władcy, Dydona miała dostać tyle ziemi, ile uda jej się objąć skórą byka. Znów fenicka przebiegłość nie znała granic. Księżniczka poleciła pociąć skórę na drobne pasemka, które pozwoliły zbiegłym Tyryjczykom odgrodzić znaczny areał ziemi na wzgórzu Byrsa. Tak oto powstała Kartagina, zwana w języku starożytnych Fenicjan Kart-Hadaszt, czyli Nowe Miasto. Królowej Dydonie nie dane było rządzić długo, o jej rękę zaczął starać się król tubylczego plemienia Maksytanów, Hiarbas. Zagroził on Dydonie wojną w razie odpowiedzi odmownej. Dydona, nie chcąc być niewierną przysiędze złożonej zmarłemu mężowi, popełniła samobójstwo, rzucając się w płomienie ofiarnego stosu. Taką wersję mitu przekazuje rzymski pisarz Marek Junianus Justynus. Tworzący w III wieku naszej ery. Swoją cegiełkę do unieśmiertelnienia imienia Dydony dołożył także Wergiliusz, tworząc swoją Eneidę. W jego wizji nieszczęsna założycielka miasta miała popełnić samobójstwo po porzuceniu jej przez ukochanego Eneasza, przyszłego założyciela Rzymu. Tyle mity, co natomiast mówią inne źródła pisane? Najpopularniejsza teoria zawarta w pismach Timajosa, greckiego historyka z Sycylii. Datuje powstanie Kartaginy na okolice roku 813 przed naszą erą. Przeczą temu jednak znaleziska archeologiczne, z których najstarsze pochodzą z połowy wieku VIII przed naszą erą. Różnica pomiędzy sugerowanymi datami jest jednak niewielka i niektóre ze znalezisk mogą, wedle wyliczeń, pochodzić nawet z okolic 775 roku przed naszą erą. Jak w większości przypadków zatem, początki Imperium Kartagińskiego nikną w morzu różnych domysłów. Wśród przyczyn założenia tyryjskich faktorii na terenie dzisiejszej Tunezji wymienia się głównie powody handlowe, lecz może być to jedynie część prawdy z racji istnienia starszej osady fenickiej w regionie Utyki, zupełnie wystarczającej dla obsłużenia fenickiego handlu w tej części Morza Śródziemnego. Być może część mitu o Dydonie jest nawiązaniem do prawdziwych wydarzeń z Tyru, gdzie mogło dojść do przewrotu, w wyniku którego pokrzywdzona część mieszkańców, opuściła libańskie wybrzeże i powędrowała na daleki zachód. Ku tej teorii może skłaniać nas to, że Kartagina miała od początku pełen przekrój wszystkich warstw społecznych, w odróżnieniu od innych, biedniejszych faktorii fenickich tego czasu. Od samego początku była też ludną miejscowością, której mieszkańcy nie parali się jedynie handlem. Znamienne jest także to, że jedynie Kart zdobyło się na stworzenie rozległego morskiego imperium, Pragnienie zdecydowanie obce innym osadom tworzonym jedynie w celach handlowych. Jak zatem widać, zianka prawdy w legendach, niczym orzeszki arachidowe w produktach spożywczych, mogą występować w śladowych ilościach. Położona na długim cyplu wrzynającym się w morze Kartagina, prawdopodobnie rozpoczęła swą ekspansję od opanowania żyznych pól położonych nad rzeką Bagradas. Było to konieczne, by wyżywić sporą liczbę pierwszych kolonizatorów, których nie w sposób było zaspokoić, sprowadzając żywność za pieniądze pochodzące z handlu. Drugim celem młodej osady stał się pobliski przylądek Bon, skąd sprowadzano kamień do rozbudowy miasta już od VII stulecia przed naszą erą. Nabytki te powiększyły terytorium osady na tyle, by znów powątpiewać w jedynie kupieckie motywy stojące za założeniem miasta. Zaledwie 100 lat po fundacji Kart Hadaszt młoda miejscowość kontrolowała już terytorium znacznie większe niż standardowe miasta państwa, nie mówiąc o rozmiarach typowych faktorii handlowych tamtych czasów. Największą bolączką pierwszych kartaginczyków były najazdy bitnych koczowników z sacharyjskiego południa, przed którymi zabezpieczano się płacąc haracz, nazywany eufemistycznie opłatą dzierżawną. Pierwszą linią obrony przed najeźdźcami były liczne libijskie osady, zwracające się o protekcję do rozrastającej się punickiej osady. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wraz z przyjęciem wielu Libijczyków do wspólnoty kartagińskiej na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą nastąpił w Kartagaszcz boom demograficzny, objawiający się w licznych grobowcach datowanych na ten okres. Zwłoki znalezione w tych grobowcach miały ślady czerwonej farby na czaszkach, co było z pewnością zwyczajem libijskim. Niedługo po tych wydarzeniach do Kartaginy napłynęła duża fala uchodźców z rodzimej Fenicji, którym nie w smak była władza potężnego państwa nowobabilońskiego Nabuchodonozora II. Cóż było robić? Mając wiele rąk do pracy i wiele dusz do wykarmienia, Akcja kolonizacyjna była dla kartaginczyków jedyną opcją. Budowa imperium ruszyła pełną parą. Przez długi czas akcja osadnicza kartaginczyków na zachodnich wybrzeżach Afryki Północnej przebiegała równolegle do kolonizacji fenickiej. Fenicko-punicki charakter mają pierwsze osady algierskie i tunezyjskie, takie jak Tapsus czy Ikonion, dzisiejszy Algier. W dzisiejszym Maroku założono także Rus Sadir. Dzisiejszą Melię i Tangis położony już nad cieśliną gibraltarską. Nie wiadomo kiedy czysto miejscowości przeszły pod panowanie Kartaginy. Według geografa pseudo działającego w połowie IV wieku przed naszą erą, sędziwa Utyka była jeszcze niezależną faktorią pod koniec VI wieku przed naszą erą. Podczas gdy w 348 roku przed naszą erą. Była już zależna od Kartaginy. W tamtym czasie punickie enklawy, oddalone od trzonu państwa, były jedynie wyspami w morzu wojowniczych numidyjskich, libijskich i mauryjskich plemion, tworzonymi zapewne za zgodą lokalnych Kajdów, trybalnych wodzów. Serce państwa zajmowało zwartą powierzchnię około 35 tysięcy km2 i obejmowało północny skrawek dzisiejszej Tunezji. I wschodnią Algierię. Pierwsze podboje Kartaginy wiążą się z postacią Malchusa, pierwszego króla lub sufeta punickiego. W połowie VI wieku przed naszą erą wyprawił się on na Sycylię, prawdopodobnie w obronie faktorii handlowych Fenicjan na wyspie. Jego rzekomymi wrogami byli Hellenowie z sycylijskich osad. Skutkiem inwazji było podporządkowanie sobie zachodniego cypla największej wyspy na Morzu Śródziemnym. Zwycięski wódz poniósł potem porażkę na Sardynii, gdzie próbował podbić miejscowe osady fenickie. Został ostatecznie wygnany przez arystokratów, obawiających się wzmocnienia władzy monarszej, zagrażającej interesom najbogatszych. Po nieudanej próbie powrotu został zabity, a władzę objął Magon, założyciel dynastii, najprawdopodobniej królewskiej. Która będzie rządziła w Kartaginie przez długie lata. Cały czas ostrożnie posługuje się tytułem monarszym w przypadku pierwszych przywódców kartagińskich ze względu na niepotwierdzony ustrój wczesnej Kartaginy. Niektórzy badacze podejrzewają, że samo imię Malchus jest nawiązaniem do fenickiego słowa milk, oznaczającego króla. Większość państw tamtego okresu miała ustrój monarszy, lecz żadna z inskrypcji czasów wczesnej Karthadarz nie nazywa przywódców tego kraju terminem Milk. Lek szofet, sędzia. Sufeci byli z pewnością najwyższymi urzędnikami państwowymi późniejszej Kartaginy, do których obowiązków należała część dawnych powinności monarszych. Podejrzewa się, że znaczenie królów punickich z biegiem lat malało na rzecz najbogatszych oligarchów, aż ostatecznie tytuł ten zupełnie zlikwidowano. Przypuśćmy zatem, że ze względu na to, że najstarsze inskrypcje mówiące o sufetach pochodzą z V wieku przed naszą erą. We wcześniejszych latach mamy do czynienia z królami na tronie Kartaginy, co odpowiadałoby realiom tamtych czasów. Czasy Magona I to czasy pierwszych poważnych konfliktów z kolonistami greckimi z Massali, łupiących terytoria Etrusków, których łączył ówcześnie silny sojusz z Kartaginą. By zażegnać niebezpieczeństwo płynące z pirackiej działalności Fokajczyków, założycieli Massali, czyli dzisiejszej Marsylii, Flota kartagińska wypłynęła z portu i spotkała przeciwnika w pobliżu korsykańskiej osady Alalia w 540 roku przed naszą erą. Odniesiono tam ważne zwycięstwo nad Grekami, które uspokoiło sytuację na północnych wodach Morza Śródziemnego. Sytuację w regionie na korzyść Punijczyków poprawił dodatkowo ostateczny podbój Sardynii w drugiej połowie VI wieku przed naszą erą, dokonany przez wnuka Magona I, Hasdrubala, który po 11 wyprawach wojennych pokonał ostatecznie miejscowych Sardów. W tym momencie chciałem ostrzec przed bardzo ograniczoną kreatywnością Kartaginczyków w kwestii różnorodności imion. Nie będzie to bowiem jedyny Hasdrubal w naszej opowieści. W podobnym czasie opanowano także wybrzeże Trypolitanii, z najważniejszym miastem Leptis Magna. Stało się to dzięki spartańskiemu awanturnikowi Dorieusowi, który nieudolnie próbował założyć tutaj swoją kolonię. Wywołało to gniew kartaginczyków, którzy przybyli z pomocą okolicznym libijczykom, zajmując pobliskie tereny w ramach zapłaty za przysługę. Szósty wiek przed naszą erą Kartagina kończy za tym z przytupem, kontrolując całkiem spore terytoria rozlokowane w różnych częściach basenu Morza Śródziemnego oraz mając dobre stosunki z fenickimi osadami na iberyjskim wybrzeżu, od których nabywano głównie srebro. Koniec wspomnianego wieku to także nawiązanie przyjacielskich stosunków z państwem, które nie kojarzy się nam z miłością do Kartaginy. Prawda jest jednak taka, że przez większość lat współistnienia Rzymian i Punijczyków łączyły co najmniej dobre stosunki. W pierwszym traktacie pomiędzy dwoma przyszłymi wrogami z okolic 508 roku przed naszą erą, Rzym jawi się jeszcze jako partner wyraźnie słabszy wobec rodzącego się imperium Kartaginy. Na mocy zawartej wtedy umowy, Kartagińczycy zobowiązali się nie napadać na terytoria latyńskie pod zwierzchnictwem Rzymu. A w razie zdobycia jakiegoś miasta. Mieli bezwłocznie oddać je Rzymianom. W razie wkroczenia na terytoria Latium, punijczykom nie wolno było wznosić twierdz ani nocować na terenach związku latyńskiego. Generalnie, Rzymianie w traktacie starali się za wszelką cenę umieścić całkowity zakaz ingerowania Kartaginczyków w sprawy Lacjum, co nie do końca się udało. Rzymianie uzyskali także pewne przywileje handlowe w Sardynii i Afryce. W zamian za absolutny zakaz zbliżania się okrętów wojennych Rzymian do granic Karthadaszt. Osobną sprawą pozostaje to, że Republika takich okrętów ówcześnie prawie nie posiadała. W nadmiarze posiadała je za to Kartagina, która postanowiła zrobić ze swoich 50 wiosłowców użytek. Problemem Punijczyków na początku V wieku przed naszą erą było w dalszym ciągu przeludnienie afrykańskiej kolebki Imperium. Naturalną decyzją była wyprawa kolonizacyjna połączona z misją nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z Gwinejczykami, których złote wyroby były cenione nad Bagradasem, lecz nie na tyle, by płacić wygórowane sumy tuareskim pośrednikom z pustyni. Na czele wyprawy stanął Hannon, prawdopodobnie król z dynastii Magonidów. 60 pentekonter punickich ruszyło w nieznane, zakładając szereg kolonii na wybrzeżu afrykańskim po atlantyckiej stronie słupów Melkarta, Gibraltaru. Po odwiedzeniu faktorii fenickiej w Mogadorze, Hanon postanowił płynąć dalej w poszukiwaniu złota. W swej eskapadzie zapuścił się aż do wód zatoki Biafra, okrążając całe owalne wybrzeże zachodniej Afryki. Miał być tam świadkiem erupcji wulkanu, noszącego dzisiaj nazwę Kamerun, Potem zawrócił do ojczyzny w wyniku braku żywności i niemożności nawiązania kontaktów z poławiaczami złota. Swoje przeżycia Hannon spisał w bezsennym dziele Periplus, które przetrwało jedynie we fragmentach zachowanych w dziełach innych autorów. Wyprawa Hannona była nieprawdopodobnym popisem marynistycznej sprawności Punijczyków, pielęgnujących tradycję rodzimego Tyru. Po rozładowaniu napiętej sytuacji demograficznej w kraju, uwaga kartaginczyków skierowała się znów na sprawy Morza Śródziemnego, a dokładnie Sycylii, gdzie w siłę urósł sojusz trzech miast pochodzenia doryckiego: Syrakus, Geli i Akragas. Władca tego ostatniego z miast, Teron, zdołał wypędzić z chimery lokalnego tyrana Terillosa w 481 roku przed naszą erą, który po ucieczce do regionu na Półwyspie Apenińskim wzywał do interwencji Hamilkara Magonide, wodza punijskiej armii na zachodnim brzegu Sycylii. Decydenci Carthadaszt postanowili o interwencji w sprawie wygnanego Terilosa. Niewątpliwie przesądzająca była wizja zagrożenia wiszącego nad kartagińskimi interesami w regionie w przypadku zdobycia większości wyspy przez dorycką koalicję. Rozpoczęło to długą serię zmagań kartagińsko-syrakuzańskich, które rozpoczną się od druzgocącej klęski wojsk punickich pod Himerą w 480 roku przed naszą erą, wedle wyliczeń starożytników zmierzyło się w niej 30 tysięcy żołnierzy kartagińsko-libijskich, wspomaganych przez zaciągi greckie ze świetnie wyszkoloną równie liczną armią Gelona z Syracus, która przybyła na odsiecz obleganej przez Hamilkara Magonidę Chimerze, główno dowodzący siłami desantowymi. Został przed wyprawą namaszczony na kolejnego króla Kart Hadaszt. Zgodnie z semickim zwyczajem, król jako najwyższy kapłan nie dowodził w bitwie, lecz składał w jej trakcie dziesiątki krwawych ofiar z wołów, by przekonać do swojej sprawy boga Melkarta. Puniccy wojacy okazali się jednak żadnym przeciwnikiem dla wytrawnych hoplitów Gelona i bitwa szybko zamieniła się w masakrę wojsk Hamilkara. Widząc swoją sromotną porażkę, sam król Kardhadraszt miał się rzucić w płomienie stosu, nawiązując do postępowania założycielki miasta. Interwencja była zatem kompletną porażką, za którą Kartagina musiała zapłacić 50 ton srebra, by ochronić swoje posiadłości na wyspie. Los Hamilkara Magonidy i siła greckiego oręża sprawiła, że przez 60 lat Kartagińczycy nie podjęli nowych działań przeciwko Hellenom. Wobec sycylijskiego fiaska Zwrócono się zatem ku Afryce, gdzie umocniono punickie panowanie nad wybrzeżem, zrywając w połowie wieku V przed naszą erą z przykrym obowiązkiem płacenia trybutu kaidom plemiennym w efekcie kilku udanych kampanii militarnych. Do kolejnego starcia z Grekami doszło niejako rykoszetem w wyniku zamieszania zwanego Wyprawą Sycylijską w trakcie wojny peloponeskiej między Atenami a Spartą. Zainteresowanych tematem polecam nasz materiał poświęcony temu konfliktowi. Zrozpaczona Segesta, miasto sycylijskie, sprzymierzone zarówno z Kartaginą, jak i Atenami, po klęsce tych drugich w 413 roku przed naszą erą, na gwałt szukała pomocy przeciwko wrogiemu Selinuntowi, sojusznikowi Syrakus. Miasta od lat toczyły spór graniczny, w który w 409 roku przed naszą erą. Zaangażowała się także Kartagina. Gerontowie kartagińscy odpowiedzieli na wezwanie zagrożonego sojusznika i wysłali na wyspę silną armię desantową liczącą ponad 30 tysięcy wojowników. Na ich czele stał król Hannibal Magonida, wnuk tragicznie zmarłego pod chimerą Hamilkara, pałający rządzą zemsty na Grekach. Dzięki sprawnemu oblężeniu i niezdecydowaniu Syrakus, Udało mu się w szybkim czasie zdobyć Selinunt, którego większość mieszkańców wyrżnięto. Tego było jednak za mało Hannibalowi Magonicie. Pragnąc pomścić swojego dziada, ruszył z wojskiem na przeciwległy brzeg wyspy, by zaatakować Himerę, miejsce kaźni swojego przodka. Tam znów dzięki umiejętności oblężniczym odniósł sukces i zajął miasto. Zwycięski wódz rozkazał pojąć 3000 mężczyzn z miasta. I zabić ich ku punickich punińskich bogów w tym samym miejscu, gdzie swoją ostatnią ofiarę własną krwią złożył dziad Hannibala Magonidy. Po zrównaniu Chimery z ziemią Hannibal powrócił do ojczyzny, uznając, że jego wendetta została zakończona. Efekty jego prywatnej zemsty były znaczące dla Kartaginy. Od 409 roku przed naszą erą zaczęła tak tzw. epikratia punicka na Sycylii prowincja, której przed zakusami innych kartaginczycy będą zaciekle bronić. Trzy lata później Hannibal Magonida powrócił na Sycylię wraz z pięćdziesięcioma tysiącami żołnierzy, by ukarać Syrakuzy za łupieskie wypady wygnanego tyrana Hermokratesa, który pustoszył Epikratję na czele swej awanturniczej armii. W trakcie tej operacji Hannibal zmarł, oddając stery swojemu synowi Himilkonowi, który w 405 roku zburzył Akragas. Potem pokonał on w tym samym roku wojska Tyrana Syrakus Dionizjosa, zawziętego wroga Kartagińczyków. Rozpaczliwą sytuację Greków uratowało prawdopodobnie zwycięstwo spartańskie nad odległym Aigospotamoj, kończące w praktyce wojnę peloponeską. Himilkon, obawiając się zaangażowania lacedemończyków w sprawy na wyspie, postanowił zawrzeć korzystny pokój z Dionizjosem Syrakuzańskim, Oddający Kartaginie większość Sycylii. Ukontentowani Punijczycy powrócili do domów, przywożąc do Afryki śmiertelną zarazę, która zdziesiątkowała ich siły. Na to tylko czekał Dionizios, który nie cierpiąc zwłoki rozpoczął zakrojone na olbrzymią skalę przygotowania do nowej wojny. Jej początek nastąpił w 398 roku przed naszą erą, kiedy to Dionizjos podburzył syrakuzańczyków do walki o wolność Greków ciemiężonych jakoby pod kartagińskim panowaniem. Po półniskiej odmowie uwolnienia pięciu sycylijskich polis, tyran ruszył na czele potężnej, rzekomo 80 tysięcznej armii w kierunku starego fenickiego miasta Motie. W ślad za armią ruszyła flota w sile 200 trier. Obrońcy Motie nie mieli szans w starciu z oblegającymi i po ciężkich walkach skapitulowali. Rok później Himilkon przybył na wyspę z oddziałami desantowymi. Widok potężnej armii kartagińskiej podziałał demobilizująco na podległe Dionizjosowi plemiona Elymów i Sykanów, które odstąpiły od tyrana, zmuszonego w efekcie dezercji do ucieczki do Syrakus. Podążył za nim Himilkon, rozkładając się cierpliwie na południe od miasta. Czekając, aż wygłodzeni Syrakuzańczycy obalą tyrana i podpiszą kolejny korzystny dla Karthadaszt pokój. To jednak nie następowało. Zamiast tego w szeregach armii znów zaczęła panoszyć się zaraza. Wtedy z Syrakus wypadł rozjuszony Dionizios i odparł przybyszy z Afryki. Którzy pozostawili swoich sycylijskich sprzymierzeńców na łasce i niełasce butnego tyrana. Chimilkon po powrocie popełnił tradycyjne dla królów punickich honorowe samobójstwo, a ostateczny traktat pokojowy został podpisany w roku 392 przed naszą erą. Na jego mocy Kartagina wyrzekła się przymierza z Sykulami i zrezygnowała z władzy nad osadami Selinunt, Chimerą i Akragas. Jedynym pozytywnym efektem drugiej wyprawy Himilkona było założenie miejscowości Lilibeum, która stanie się najważniejszym punickim bastionem na wiele lat. Termin Ostateczny Traktat Pokojowy nie jest może zbyt trafnym określeniem w kontekście zmagań Kartaginy z Syrakuzami, gdyż w 382 roku przed naszą erą oba państwa znów znalazły się w stanie wojny. Decydujące starcie miało miejsce w 375 roku przed naszą erą pod Kabalą na Sycylii. Grecy nie wykorzystali jednak szansy i pozwolili wrogowi wycofać się z ogrążenia. Przegrupowani Kartagińczycy pod dowództwem syna Magona II, kolejnego Himilkona, zwyciężyli z marszu dwie armie Dionizjosa, nie biorąc jeńców. W rok po tych wydarzeniach podpisano kolejny pokój, któremu znów nie było dane przetrwać długo, gdyż niespokojny tyran Syrakus Zapragnął wykorzystać w 368 roku przed naszą erą ciężką sytuację barbarzyńców z Afryki, zajętych tławieniem buntów w Libii i na Sardynii. Praz enty musiał jednak przełknąć gorycz porażki. Najpierw z powodu nieudanego szturmu na Lilybeum, a potem na skutek przegranej morskiej bitwy pod Drepanum, gdzie Kartaginczykom hetmanił nowy wódz Hannon, zwany przez Potomków Wielkim. Zawzięty wróg Kartagińczyków Dionizios zmarł w 367 roku przed naszą erą. Jego panowanie było w praktyce jednym nieprzerwanym pasmem krwawych bojów z synami Dydony. Nie doprowadziły one do żadnych większych zmian politycznych na wyspie, przyczyniając się jedynie do ogromnych zniszczeń wojennych i cierpienia miejscowych Greków. Hanon Wielki, rozbijając flotę Dioniziosa. Nie piastował już prawdopodobnie tytułu króla, lecz jedynie stratega. Wiek IV przed naszą erą to okres poważnych przemian ustrojowych w Kardhadaszt, wśród których najważniejsza zmiana dotyczyła upadku znaczenia monarchy, sprowadzonego do pełnienia roli najwyższego kapłana. Królom odebrano w tym okresie możliwość dowodzenia wojskiem, a najwyższa władza przeszła w ręce najbogatszych arystokratów. Ci zapewne utwierdzili się w swoich słusznych ustrojowych posunięciach, gdy Hanon Wielki stanął na czele zbrojnego powstania, usiłując przejąć władzę w imperium w okolicach 345 roku przed naszą erą. Zostało ono bezwzględnie stłumione, a dawny zwycięzca spod Drepanum zawisnął na krzyżu. W tym samym czasie zawarto drugi traktat o przyjaźni z a jakże Rzymianami już datuje to wydarzenie na 348 rok przed naszą erą, czasy ciężkich walk o dominację w Lacjum dla Miasta Wilczycy. Ten układ był również potrzebny Kartaginczykom, upatrującym ciągle zagrożenia w następcy Dionizjosa Dionizjosie II, plądrującym teraz italskie wybrzeża. Wróg mojego wroga jest zatem moim przyjacielem. Dokument zabraniał Rzymianom grabienia, prowadzenia handlu i zakładania miast na tunezyjskich i hiszpańskich wybrzeżach oraz na Sardynii i w Libii. Cofało to ustalenia poprzedniego traktatu. Kartaginczycy nadal nie wyrzekli się całkowicie możliwości plądrowania italskiego wybrzeża, lecz mieli się ograniczyć do posiadłości miast latyńskich, niezależnych od władzy Rzymu. Po zapisach dokumentu z 348 roku przed naszą erą, widać jak na dłoni, że pozycja wiecznego miasta jest w porównaniu do kart hadasz bardzo słaba. Po 20 latach względnego spokoju, Sycylia znów stała się areną walk punicko-greckich tym razem za sprawą korynckiego awanturnika Tymoleona. Przyzwanego przez jedno z syrakuzańskich stronnic walczących o władzę w mieście. Wylądował on w 346 roku przed naszą erą ze swoimi siłami na wyspie i rozgromił siły innego syrakuzańskiego pretendenta, hiketasa. Starszyzna Kartaginy doskonale wiedziała, że jest to zwiastun kolejnej wojny o wolność Hellenów na wyspie, połączonej z nieodzownym pustoszeniem terenów Epikratii. Postanowiono działać. W 342 roku przed naszą erą wysłano do Lilibeum silną armię pod dowództwem Hasdrubala i Hamilkara. Ach ta semicką kreatywność. Łącznie mieli oni dysponować dwudziestoma tysiącami żołnierzy, wśród których prym wiedli żołnierze elitarnego świętego zastępu. Obie armie spotkały się w północnej Sycylii, podczas kartagińskiej przeprawy przez rzekę Krimisos. Zaskoczeni przez Tymoleona wojownicy Dydony odpierali dzielnie ataki Syrakuzańczyków, głównie dzięki odważnej postawie wojaków z Świętego Zastępu oraz, co zaskakujące, rydwanom bojowym, Formacji bardzo już przestarzałej w IV wieku przed naszą erą. Kartagińczycy zapewne zwyciężyliby w tej batalii, lecz nagle rozpętała się gigantyczna burza gradowa, a wody Krymisos nagle wezbrały, topiąc przedostających się na drugi brzeg Punijczyków. Dzieła zniszczenia dopełnili żołdacy Tymoleona, bez skrupułów mordujący osalałych. Pod Krymisos miało zginąć 10 tysięcy żołnierzy Kartaginy wraz z całym świętym zastępem. Był to ogromny szok dla zwyciężonych i wyrok śmierci dla dowodzącego piechotą Hasdrubala. Kartaginczyków od całkowitej klęski uratował grecki zaciąg najemników i odważne ruchy nowego woza, Giskona, syna Hannona Wielkiego. Po kilku ważnych zwycięstwach Giscon zawarł pokój z Tymoleonem w 339 roku przed naszą erą, z grubsza przywracający status quo ante bellum. Znów zapanował pokój i znów tylko na 20 lat. Następna wojna będzie jednak odmienna od poprzednich, jej przebieg nie będzie bowiem polegał jedynie na przepychankach na wyspie. Prowoderem kolejnej awantury stał się Agatokles, syn garncarza, człowiek o chorobliwych ambicjach, okrutnik dążący za wszelką cenę do władzy. Dwukrotnie próbował obalić w oligarchiczne rządy w Syrakuzach, aż ostatecznie udało mu się to w 316 roku przed naszą erą, kiedy wraz ze swoim stronnictwem dokonał zamachu stanu w mieście. Natychmiast rozpoczął rzeź przeciwników politycznych, zakończoną przymusową emigracją 8 tysięcy mieszkańców Syrakuz. Oczywiście głównym celem Agatoklesa będzie opanowanie całej Sycylii, czyli w języku helleńskich demagogów walka o wolność Greków cierpiących pod kartagińskim jarzmem. Od 314 roku rozpoczęły się działania Agatoklesa na wschodzie wyspy przy biernej postawie kart liczącej jedynie na zostawienie w spokoju cennej epikratii na zachodzie. Po ujarzmieniu Messany na północnym wschodzie tyran poczuł się na tyle silny, by wreszcie rzucić rękawice punijczykom, zaczął od uderzenia na Akragas oraz opanowania Segesty, dwóch miast z punickiej strefy wpływów. Odpowiedź Kartaginy mogła być tylko jedna. Na wyspę w 310 roku przed naszą erą przybył Hamilkar, syn Giskona i wnuk Hannona Wielkiego. Miał do dyspozycji aż 130 okrętów oraz około 13 tysięcy żołnierzy. Po połączeniu się z sojusznikami na wyspie, jego armia wzrosła aż do 40 tysięcy ludzi. Pewny siebie Agatokles nie zamierzał się jednak chować i rozłożył się na przeciwległym brzegu Chimery z zamiarem wydania walnej bitwy przybyszom z Tunezji. Jego plan runął jednak w gruzach, gdy niepozorni procarze balearscy swoim ostrzałem złamali szyki szarżujących hoplitów. Dzieła dokończył niespodziewany kartagiński desant na tyłach sił syrakuzańskiego tyrana, który przypieczętował znakomite punickie zwycięstwo. Agatokles uciekł do Syrakus, które wkrótce zostały otoczone od strony lądu i morza. Dni tyrana wydawały się być policzone. Lecz wtedy Agatokles wpadł na szaleńczy pomysł, uzbroił niewolników, barbarzyńskich Celtów, kogokolwiek, kto mógł się przydać na polu bitwy. I zdecydował się wypłynąć w morze. Nie po to, by wydać bitwę okrętom Kartaginy, lecz by przeprawić się do Afryki i zagrozić samej stolicy wroga. Tyranowi sprzyjało szczęście. Udało mu się ominąć flotę Kartaginy i przemknąć wzdłuż północnego brzegu Sycylii do samego serca kartagińskiego imperium. Grecy wylądowali 100 km na wschód od miasta Dydony, na przylądku Bon. Od razu spalili swoje okręty, odcinając sobie jakąkolwiek szansę odwrotu i ruszyli na stolicę nieprzyjaciela. Agatokles miał pod wodzą około 13 tysięcy wojowników. Za mało by zdobyć szturmem Karthadaszt, lecz zbyt dużo by ten niespodziewany wypad nie wzbudził popłochu wśród decydentów Kartaginy. Po rozbiciu na złożonej obywatelskiej armii Agatokles znalazł się kilka kilometrów od stolicy. W mieście zapanował teraz zbiorowy amok. Uznano, że zaniedbano bogów, którym szczędzono przez lata krwawych ofiar, i pod nóż posyłano dziesiątki dzieci z arystokratycznych rodzin. Podczas tej rzezi niewniątek Agatokles spokojnie opanowywał kolejne okoliczne osady, wiedząc, że bez wsparcia nie zdoła zdobyć miasta. Tymczasem oblegającą Syrakuzy armię spotkała katastrofa. Hamilkar, syn Giscona, Dostał się do niewoli podczas nieudanego manewru i został skazany na śmierć. Armia Hamilkara rozpierzchła się na cztery strony świata. Kolejne miasta greckie ogłaszały legendarną wojnę o wolność Hellenów, wyłamując się z sojuszu z Punijczykami. Na wyspie zapanował kompletny chaos. Daleka od pożądanej była także sytuacja Agatoklesa, który nie miał pieniędzy na żołd dla swoich żołnierzy. Wojna utknęła w martwym punkcie. W 308 roku przed naszą erą, w obozie Agatoklesa pojawił się jednak niespodziewanie Ofelas, uzurpator Cyrenajki, krainy, którą udało mu się oderwać spod panowania władcy Egiptu, Ptolemeusza. Zaoferował on tyranowi Syrachu swoją pomoc przeciwko Kartaginie, w zamian za odstąpienie mu północnoafrykańskich wybrzeży. Ofelas marzył bowiem nawiązać do wielkich czynów Aleksandra Wielkiego i rozszerzyć władztwo Hellenów daleko na zachód. Agatokles ofertę chętnie przyjął, jeszcze chętniej przyjął pod sztandary 10 tysięcy żołnierzy Ofelasa, którego zaś przyjął znacznie chłodniej, bo zimną stalą. Po śmierci Cyrenajczyka Agatokles przejął jego żołnierzy i dalej prowadził wojnę w Afryce, zdobywając drugie najważniejsze miasto Kartaginy. Utykę. Z jego ojczyzny doszły go jednak niepokojące wieści, mówiące o zagrożeniu ze strony Xenodikosa z Akragas, który chciał opanować całość wyspy dla siebie. Wystraszony Agatokles powrócił zatem jeszcze w 308 roku przed naszą erą na wyspę, zostawiając żołnierzy w Afryce pod komendą syna Archagatosa. Był to fatalny błąd, gdyż Xenodikos poległ jeszcze w trakcie przeprawy Agatoklesa na Sycylię. A niedoświadczony Archagatos wytracił prawie całą armię ojca, którego ponowne przybycie do Afryki niewiele zmieniło. W 307 roku przed naszą erą zaatakował rozpaczliwie główne siły kartagińskie, co skończyło się jego ostateczną klęską oraz równie ostateczną ucieczką do Syrakus. Zwycięzcy potraktowali pokonanych łagodnie, niektórych osadzając w sycylijskich miastach Epikratii lub pozwalając na przejście pod punickie sztandary. Traktat pokojowy między dwoma wyczerpanymi stronami zawarto w 306 roku przed naszą erą. Agatokles oddawał na jego mocy wszystkie zagarnięte terytoria Epikratii w zamian za spory okup w złocie i zbożu. Resztę życia spędził na pacyfikowaniu Sycylii i planowaniu wielkiej akcji odwetowej przeciwko Karthadasz. Nigdy jej nie miał doczekać. Zmarł w 289 roku przed naszą erą pokazując naśladowcom prostą drogę do pokonania kartagińskiego mocarza a tak w samo serce afrykańskiego imperium. Po tym wykańczającym epizodzie kartagińczycy chcieli zrobić wszystko, by ich epikratia na Sycylii pozostała nietknięta na długie lata. Z tego powodu, widząc jak szybko rozwija się władztwo rzymów w Italii, Postanowili zabezpieczyć swoje interesy poprzez kolejny traktat z Rzymianami, zwany Traktatem Filinosa z 306 roku przed naszą erą. W skrócie, według zapisów dokumentu, Rzymianie mieli trzymać się z dala od Sycylii, a Kartagińczycy od Italii. Spokój na wyspie trwał przez 30 lat i zmącił go dopiero najazd wszędobylskiego Pyrrusa, władcy Mollosów i Związku Epirockiego. Występujący w obronie Tarentyjczyków z południa Italii, Pyrrus zadał w 280 i 279 roku przed naszą erą ciężkie klęski Rzymianom pod Herakleją i Auskulum. Synowie Wilczycy już mieli prosić o pokój, gdy do wiecznego miasta przybyła delegacja z Kartaginy, namawiająca ciepłym słowem i zawsze potrzebnym złotem do kontynuowania walk aż do ostatecznego wypędzenia Pyrrusa z Italii. Rzymianie zgodzili się zerwać preliminaria pokojowe i walczyć do ostatecznego zwycięstwa. Kartagiński ruch był uzasadniony obawą, że po sukcesach w Italii, Pyrrhus chętnie przyjmie ofertę jakichś niezadowolonych Greków z wyspy i odwiedzi Sycylię z imperialistycznymi zamiarami, ukrytymi pod nieśmiertelnym sloganem Walki o wolność sami wiecie kogo. Tak się też stało, i w 277 roku przed naszą erą armia Epiroty wylądowała na wyspie. Pyrrus został powitany entuzjastycznie i sklecił z sycylijskich zwolenników armię liczącą 30 tysięcy osób. Na jej czele wkroczył na tereny Epikratii Kartagińskiej, zdobywając jej wszystkie ważniejsze miasta, oprócz dzielnego Lilibeum. Kartagińczycy nie stracili jednak ducha i odrzucili żądanie wycofania się z wyspy. Gra na zwłokę wyszła im na dobre, gdyż Pyrrus Pokłócił się z greckimi sojusznikami, którym szybko przeszedł początkowy entuzjazm związany z kolejnym wybawcą. W końcu, zmuszony ciężką sytuacją w Italii, postanowił dokończyć kampanię na Półwyspie Apenińskim i wycofał się z Sycylii w 275 roku przed naszą erą. Na do widzenia, stoczył z Rzymianami nierozstrzygniętą batalię pod Beneventum i powrócił do Epiru. Nigdy już nie zagroził ani Kartaginczykom, ani Rzymianom. Gdy żegnał się z Sycylią, miał rzucić na odchodne: Ach, jakże piękny plac boju zostawiam Kartaginczykom i Rzymianom. Już 11 lat po jego wyjeździe, prorocze słowa króla Mollosów Miały się ziścić, lecz zanim przejdziemy do losów ponad stuletnich zmagań kartaginy z Rzymem w wojnach punickich, jesteśmy wam winni przybliżyć życie wewnętrzne kart oraz jej funkcjonowanie na przestrzeni lat. Historia rozwoju ustroju kartaginy jest pewną zagadką dziejową. Duża część badaczy skłania się ku teorii, że w pierwszych wiekach istnienia państwa. Było ono monarchią z naczelną postacią króla, jak wspominałem w języku fenickim, Milk. Z czasem ich rola została ograniczona na rzecz sufetów, przez co na przełomie III i II wieku przed naszą erą instytucja króla zanika całkowicie. Nie brakuje także opinii, że sufetowie od początku istnienia Kartaginy byli najwyższymi urzędnikami których zewnętrzne źródła błędnie określały jako punickich królów. W tym rozdziale skupimy się zatem na omówieniu funkcjonowania państwa kartagińskiego w czasach, gdy najwyższa władza znajdowała się już bezsprzecznie w rękach sufetów, z fenickiego szofetim. Wielu starożytnych autorów było pod wrażeniem ustroju wewnętrznego miasta Dydony, które przez wiele lat unikało wewnętrznych niepokojów i przewrotów politycznych trapiących chociażby greckie polis. Najprościej rzecz ujmując, ustrój Kartaginy po 308 roku przed naszą erą można określić jako system mieszany z elementami oligarchii, arystokracji i demokracji. Niezależnie od pochodzenia sufetów, ich kompetencje były rozległe. Należało do nich zwoływanie Rady Kartaginy i przewodniczenie jej obradom. Innym organem zwoływanym przez sufetów było zgromadzenie ludowe, gdzie przysługiwała im inicjatywa ustawodawcza. Niewykluczone, iż sprawowali oni także kontrolę nad finansami państwa, lecz to uprawnienie mogło należeć do urzędników, nazywanych przez rzymskich historyków kwestorami. Kadencja sufetów trwała jeden rok. Przez cały czas istnienia państwa kartagińskiego na jego czele stało dwóch sufetów, choć niewykluczone, że w drugim wieku przed naszą erą zwiększono ich liczbę do czterech. Za odpowiednik rzymskiego senatu można uznać kartagińską Radę Starszych, porównaną przez Arystotelesa do spartańskiej Geruzji. Członków tego organu było co najmniej 300. Byli oni reprezentantami najznamienitszych rodów punickich, sprawującymi swoją funkcję dożywotnio. Najprawdopodobniej byli oni wybierani przez samych członków tego gremium, po śmierci któregoś z kartagińskich senatorów. Rada Starszych wybierała spośród siebie kolegium 30 najważniejszych oligarchów zwane przez Liviusza Świętą Radą. To ścisłe grono najbardziej zasłużonych obywateli miasta Dydony decydowało o najważniejszych sprawach państwa. Do obowiązków Rady Starszych należało decydowanie o wojnie i pokoju, zawieranie traktatów międzynarodowych, rekrutowanie żołnierzy do armii prowadzonych przez strategów, oraz kontrolowanie ich poczynań podczas kampanii wojennych. Namiastką demokracji w Kartaginie było funkcjonowanie zgromadzenia ludowego. Jego działanie było jednak ograniczone tylko do rozstrzygania sporów między sufetami a członkami Rady Starszych. Co nietypowe, w takich sytuacjach głosowanie na zgromadzeniach było absolutnie obowiązkowe. Prawo uczestnictwa w zgromadzeniach przysługiwało wszystkim wolnym obywatelom Kartaginy. Prawdopodobnie istniał także cenzus majątkowy, ograniczający polityczne wpływy najbiedniejszych warstw społecznych. Podejrzewa się, że to właśnie zgromadzenie wybierało sufetów na ich roczne kadencje oraz mianowało strategów podczas wojny. Do innych uprawnień tego organu należało decydowanie o wyzwalaniu niewolników, skazywanie na banicję oraz nadawanie obywatelstwa kartagińskiego. Kolejną bardzo ważną instytucją był Trybunał Stu lub stu czterech, porównywane przez Arystotelesa do instytucji spartańskich eforów. Podejrzewa się, że Trybunał ten kontrolował innych urzędników, którzy po zakończeniu kadencji musieli stawić się przed tym organem i przejść pozytywnie sprawozdanie ze swoich poczynań w trakcie kadencji. Członkowie tego gremium byli wybierani przez tajemnicze kolegia pięciu, inaczej pentarchie, zrzeszające jedynie gerontów, członków Rady Starszych, Informacja o kolegiach pięciu znajduje się jedynie u Arystotelesa. Inni autorzy opisujący ustrój Kartaginy milczą na ten temat. Możliwe, że pentarchowie sprawowali swoją funkcję przez trzy lata, podczas gdy sędziowie trybunału z czterech przez rok. Ich władza jednakże rosła wraz z biegiem lat. W 196 roku przed naszą erą sędziowie trybunału sprawowali swoją funkcję dożywotnio. Niepotwierdzone jest także istnienie urzędników zwanych rab, stojących rzekomo na czele finansów państwa, sprawujących nadzór nad przedsięwzięciami finansowanymi z publicznych pieniędzy. Niewykluczone, że rab było tytułem honorowym. Najwyżsi kapłani byli nazywani rab kochanim, rab sofrim. Był natomiast przełożonym pisarzy. Odnaleziono także kilka sarkofagów kartagińskich, w których pogrzebanych arystokratów opisano owym tajemniczym słowem rab. Być może było to oficjalnym tytułem członków Geruzji. Jeśli przyjmiemy istnienie rab nadzorującego finanse państwa, prawdopodobnie miał on do pomocy urzędników zwanych meheszbem, kontrolerów cywilnych, nakładających grzywny na winowajców. Innym rodzajem kontrolerów byli kontrolerzy wojskowi, sprawujący pieczę nad emisją monet przeznaczanych na żołd dla żołnierzy. Korneliusz Nepos, rzymski autor piszący o dynastii Barkidów, wspomina także o kartagińskim urzędniku dbającym o dobre obyczaje. Bardzo prawdopodobne, że był to jednak wymysł rzymskiego pisarza. Kartagińscy urzędnicy, wywodzący się spośród najbogatszych obywateli miasta, nie otrzymywali wynagrodzenia z racji piastowanych stanowisk. Diodor Sycylijski wymienia cztery grupy etniczne zamieszkujące afrykańskich rdzeń kartagińskiego imperium. Byli to Fenicjanie z Kartaginy, Libofenicjanie, czyli feniccy mieszkańcy innych miast afrykańskich, posiadający rzekomo takie same prawa jak stołeczni kartagińczycy, Libijczycy, ludność tubylcza, Uciskana przez oligarchów kartagińskich oraz nomadzi, inaczej Numidowie, koczowniczy mieszkańcy sacharyjskiego interioru. Obywatele ze stolicy chlubili się swoim elitarnym pochodzeniem. Jako jedyni w punickim imperium nie płacili podatków dzięki eksploatacji innych ludów zamieszkujących państwo, z których wielu nadano zaszczytny tytuł sprzymierzeńców. Prym wśród nich wiodły ośrodki libo -fenicjan. Uprawnienia libo wyglądały jedynie dobrze na papierze. W praktyce, sama Utyka, najstarsza osada fenicka w regionie, cieszyła się jako takim szacunkiem mieszkańców stolicy i zbliżonymi prawami. Inne miasta fenickie w Afryce miały ustrój sufetalny, lecz było to jedyne podobieństwo zachodzące między ich sytuacją prawną a przywilejami stołecznych. W praktyce była to ludność całkowicie poddana stolicy płacąca cła i podatki, nie mająca głosu w sprawach państwowych. Sytuacja libofenicjan jest pod tym względem zbliżona do statusu latyńskich sprzymierzeńców Rzymu. Jeszcze bardziej eksploatowaną grupę ludności stanowili Libijczycy, mieszkańcy małych osad w głębi lądu. Ich głównymi obowiązkami było służenie w kartegińskim wojsku oraz płacenie horrendalnie wysokich podatków. Według Polibiusza w trakcie pierwszej wojny punickiej Libijczykom zabierano aż połowę uzyskanych zbiorów. Tę uciskaną ludność w ryzach trzymali namiestnicy, brutalnie tłumiący wszelkie przejawy buntu. Pomimo prób, libijczykom nigdy nie udało się zrzucić niezwykle uciążliwego panowania Kartaginy. Numidowie, z racji zamieszkiwania na terenach położonych w głębi Sahary oraz nomadycznego trybu życia, nie byli aż tak zależni od kartaginczyków jak chociażby libijczycy. Byli co prawda poddanymi miasta Dydony, lecz od koczowniczych wodzów wymagano głównie dostarczania kontyngentów wyśmienitej, lekkiej jazdy. W razie buntu numidyjczyków niepokorne plemię pacyfikowano, odbierając mu tytuł sprzymierzeńca Karthadaszt. Dopóki kartaginczykom udawało się utrzymywać stan rozdrobnienia politycznego wśród plemion numidyjskich, dopóty miasto Dydony było w miarę bezpieczne od Saharyjskiej flanki. Inaczej przedstawiał się zarząd nad terytoriami sycylijskimi, sardyńskimi, a od III wieku przed naszą erą także iberyjskimi. Zwierzchnictwo nad tymi terytoriami miało charakter głównie wojskowego nadzoru. W przypadku posiadłości w dzisiejszej Hiszpanii obecność kartagińska była zbyt krótka, by mogły się tam wykształcić trwałe struktury władzy kart -Hadaszt. Na Sardynii zaś głównym kartagińskim urzędnikiem był zwany z grecka Betarchos, gubernator dowodzący miejscowymi garnizonami. Mieszkańcy tej wyspy płacili stolicy dziesięcinę w zbożu. Dużą autonomię miały natomiast miasta sycylijskie, wśród których znajdowało się wiele greckich polis. Kilka miast regionu posiadało prawo bicia własnej monety. Zapewne punickim zwierzchnikiem na tych terenach był wojskowy urzędnik z tytułem stratega lub wodza. Kartagińskie zapędy względem sycylijskich poddanych hamowało istnienie silnego greckiego miasta państwa Syrakus na wschodnim wybrzeżu, którego władcy chętnie angażowali się po stronie niezadowolonych Greków z posiadłości kartagińskich. Z tego powodu w ich przypadku ograniczano się do pobierania danin w srebrze oraz dziesięciny w zbożu. Podany przez nas system administracyjny Imperium Kartagińskiego może wydawać się niezwykle opresyjny, szczególnie patrząc na sytuację Libijczyków lecz w istocie nie wyróżniał się na tle innych starożytnych modeli zarządzania państwem w tamtym czasie. Wspomniani Libijczycy poprzez służbę Kartaginie mieli szansę na karierę wojskową oraz udział w łupach. Rzecz nie do pomyślenia w przypadku chociażby wyzyskiwanych przez Spartan helotów, będących w praktyce niewolnikami Spartiatów. Libofenicjanie dzięki protekcji Kart Hadaszt, Mogli bezpiecznie handlować towarami w basenie Morza Śródziemnego, a ich sytuacja prawna nie była gorsza od sprzymierzeńców Rzymu, którzy byli również pozbawieni realnego wpływu na politykę państwa, aż do słynnej wojny ze sprzymierzeńcami z I wieku przed naszą erą, która o mały włos nie zakończyła się dla samego Rzymu tragicznie. Istotną różnicą pomiędzy Libofenicjanami a sprzymierzeńcami Rzymu była jednak forma Danin. Kartaginczycy od swoich fenickich poddanych oczekiwali przeważnie złota i dostaw zboża. Głównym zadaniem rzymskich socji było natomiast dostarczanie żołnierzy na wyprawy wojenne, wbrew obiegowej opinii. Nie oznaczało to jednak, że Kartaginczycy zaniedbywali sprawy wojskowe. Cyceron, Livius i Polibiusz zgodnie twierdzili, że armia Kartagińska służy puniczykom jedynie do ochrony interesów handlowych i jedynie w obronie własnej strefy gospodarczych wpływów są oni gotowi do militarnych poświęceń. Ponadto losy swej armii kartagińczycy złożyli na ręce awanturniczych najemników, samemu brzydząc się wojaczką. Jest to krzywdząca opinia powtarzana jeszcze w XX wieku. Kartagińczycy nie deprecjonowali znaczenia służby w armii. Przykładem może być prawo cnoty nazywane arete, na podstawie którego obywatele kartagińscy mogli nosić na rękach tyle ozdobnych pierścieni, w ilu kampaniach wojennych brali czynny udział. Istniał także ceremoniał przysługujący zwycięskim wodzom, podobny do rzymskiego triumfu, polegający na uroczystym przemarszu armii przez stolicę imperium. Do IV wieku przed naszą erą armiami kartagińskimi dowodzili prawdopodobnie królowie. Pamiętajmy wciąż jednak o ich niepewnym istnieniu mogli to być w końcu także sufeci. Potem zaś prawo to przeszło na wybieranych przez zgromadzenie ludowe strategów. Dowódcy ci posiadali dużą swobodę podczas operacji wojskowych, byli jednak kontrolowani i rozliczani przez członków Rady Starszych. Traktaty zawierane przez strategów także musiały być ratyfikowane przez członków Geruzji, do której zadań należało również rekrutowanie armii dla przyszłego stratega. Kolejnym dowodem na niesprawiedliwość oceny starożytnych rzymskich autorów jest istnienie regularnej służby wojskowej w Imperium Kartagińskim z podziałem wiekowym. Od IV wieku przed naszą erą najbogatsi mieszkańcy miasta Dydony mogli także służyć w świętym zastępie doborowej jednostce składającej się z około 3000 wojowników, uzbrojonych na wzór greckich hoplitów. Jednostka ta była także trampoliną do kariery dla wielu wybitnych kartagińskich dowódców. Strategzy kart Karthadaszt nie zapominali także o znaczeniu Konnicy, pobieranej głównie od numidyjskich Władyków oraz od plemion etruskich i kampańskich z Półwyspu Apenińskiego. Dość długo w armii kartagińskiej Utrzymywano istnienie archaicznej formacji rydwanów bojowych z kosami. Jednostka ta była na wyposażeniu punickiego wojska aż do końca IV wieku przed naszą erą. Podczas jednego ze starć z tyranem Syrakus Agatoklesem wysłano ponoć w bój aż 2000 rydwanów. Były one szczególnie pomocne w walkach przeciwko ruchliwym Libijczykom, także używającym tej groźnej aż przestarzałej broni, służącej jako mobilne stanowisko łucznika. Dodatkowym zagrożeniem dla przeciwników była długa kosa zamontowana na kołach rydwanu, zdolna przeciąć w pół nieszczęsnego wojownika, który znalazł się na kursie kolizyjnym ze śmiertelnym ostrzem. Wśród innych regimentów wczesnej Kartaginy można znaleźć także najemne oddziały procarzy z Balearów, oszczepników z Hiszpanii czy celtyckich wojów. Od czasu do czasu rekrutowano także greckich hoplitów. Niezwykle drogich w utrzymaniu. Sytuacja w armii kartagińskiej zmieniła się wraz z wybuchem I wojny punickiej oraz następującego w jej wyniku zwiększonego zapotrzebowania na marynarzy. Przyczyniło się ono do zmian w strukturze etnicznej wojsk kartagińskich, w której coraz większego znaczenia nabrali najemnicy różnego autoramentu. Przyczyną takiego stanu rzeczy był głównie morski charakter działań zbrojnych w trakcie I wojny punickiej. Omówionej przez nas w osobnym odcinku z serii poświęconej starożytnemu Rzymowi. Podczas tego konfliktu zaszła potrzeba rozbudowania i tak już wielkiej floty kartagińskiej, w której obowiązkowo służyli rodowici obywatele Kart Hadaszt. Marynarka wojenna była dumą miasta o fenickim rodowodzie, liczącą w III wieku przed naszą erą aż 200 jednostek. Flotę tę rozbudowano podczas I wojny punickiej o nowe, potężne jednostki czterorzędowców inaczej Tetrer i Pięciorzędowców inaczej Penter. W sumie w skład eskadr kartagińskich w czasie tej wojny wchodziło od 68 tysięcy do 84 tysięcy ludzi. Były to maksymalne możliwości mobilizacyjne rodowitych Punijczyków. Nie dziwi zatem, że podczas zmagań na Sycylii posiłkowano się głównie wojskiem obcego autoramentu. Dodajmy, że w trakcie wojny nieubłaganej z Libijczykami, mającej miejsce po pierwszej wojnie punickiej, Armii lądowej znów opierano się głównie na zaciągu obywatelskim. Jeszcze inne oblicze miała armia dowodzona przez Hannibala Barkasa podczas II wojny punickiej. Było to już wojsko stworzone na wzór hellenistyczny, z znaczną rolą punickiej falangi, nawiązującej do wzorców prowadzonych przez Xantiposa z czasów pierwszych zmagań z Rzymianami. Wojsko, które przekroczyło wraz z Barkidą Alpy składało się z kartaginczyków, Libijczyków, Numidyjczyków, Iberów, Italików, Ligurów i Celtów. Ta mozaika dzieliła się na różne formacje, zależne od tradycji wojskowych rekrutowanych ludów. Szczególnie waleczni, choć niesuboordynowani Iberowie, posługujący się falkatami, mieczami skuteczniejszymi niż ówczesne prototypy Gladiusów dali się wyznaki rzymskim legionistom. W tej kampanii udział brały także groźne słonie bojowe, ujeżdżane przez Kornaków. Prawdopodobnie przed wyprawą do Italii Hannibal postarał się o sprowadzenie do kraju słoni indyjskich, większych od afrykańskich słoni leśnych. Miejscowe słonie zamieszkujące góry Atlas były bowiem z rasy mniejszych gabarytów niezdolne do noszenia wieżyczki z łucznikami na grzbiecie, co ograniczało ich zastosowanie bojowe do tratowania ludzi napotkanych na drodze rozwścieczonego olbrzyma. W trakcie brutalnego treningu tych zwierząt, podkładano im pod nogi nieszczęsnych jeńców, tak by przyzwyczaić tresowane okazy do miażdżenia wojowników wroga. Na polu bitwy słonie były szczególnie skuteczne przeciwko wrogom niezaznajomionymi z szarymi gigantami. Słoń bywał jednak bronią obosieczną i często wpadał w panikę kończącą się masakrą sprzymierzonych jednostek. W takiej sytuacji Kornak, jeździec słonia, wbijał w kark swego podopiecznego ostry pręt zwany ankusem, który zabijał na miejscu oszalałe zwierzę. Zdecydowanie nie były to dobre czasy dla obrońców zwierząt. Za tak zróżnicowaną i sowicie opłaconą armią musiała stać silna gospodarka Imperium Morskiego Kartaginy. Jej funkcjonowanie spoczywało głównie na barkach rzeszy drobnych dzierżawców, rolników, pracowników najemnych, rzemieślników, kupców i szkutników. Nie można także zapominać o kartagińskich niewolnikach, pracujących w skrajnie różnych warunkach. Od nieludzkich warunków pól uprawnych Doliny Bagradasu, do całkiem znośnej służby dworskiej u oligarchów. W odróżnieniu od rzymskich odpowiedników, kartagińscy niewolni mogli zawierać między sobą małżeństwa. Inną grupą ważną dla funkcjonowania punickiej gospodarki byli metojkowie, cudzoziemcy bez praw obywatelskich. Mogący swobodnie prowadzić swe interesy w imperium, nad tą piramidą gospodarczo-społeczną czuwała oczywiście kasta arystokratów, dumna ze swojego statusu społecznego i pochodzenia, czerpiąca nieprzebrane zyski z wielu źródeł, z których handel morski był wbrew pozorom tylko jedną z możliwości zarobku. Ogromne pieniądze płynęły do kieszeni kartagińskich oligarchów z wyzysku niewolników z prywatnych majątków ziemskich. W rozległych laty fundiach afrykańskich uprawiano głównie pszenicę i jęczmień, co zasilano dodatkowo zbożowymi haraczami od libijskich poddanych. Duży areał ziemi zajmowały także winnice i gaje oliwne. Nie zapominano także o hodowli, w szczególności koni, krów i owiec. Doskonałą estymą za granicę cieszyły się takie wyroby eksportowe, jak wosk punicki stosowany w malarstwie i medycynie, Kunstowna jubilerka w postaci amuletów i pierścieni z jaspisu i karneolu oraz przedmioty codziennego użytku w stylu okien punickich i kartagińskich łóżek, cenionych szczególnie w Italii. Przyjrzyjmy się teraz temu, z czym najbardziej kojarzymy Kartaginę, czyli punickiemu handlowi. Dzięki opanowaniu wielu terenów Wybrzeża Morza Śródziemnego oraz dalszym podróżom, możni mogli sobie pozwolić na sprowadzanie wielu luksusowych towarów. Senegalskiego złota, srebra z iberyjskich kopalń, struchich piór i jaj, kości słoniowej i futer z głębi Afryki. Wprowadzano także kornwalijską cynę od odległych ludów z wysp brytyjskich. Wszystko to oczywiście sprzedawane było później z ogromnym zyskiem w portach śródziemnomorskich, gdzie widok punickiego handlarza z obwoźnym kramem był często jedyną możliwością kontaktu z kartagińskim kręgiem kulturowym, co przyczyniało się do stereotypowego odbioru Półniczyków jako zachłannych kupców. Wracając jeszcze do oligarchów stojących na czele kartagińskiej piramidy społecznej, była to również ciekawa grupa, nazywająca się dumnie panami, z fenickiego balim, czy też władcami, adirim. Dzięki wielkim zyskom z wcześniej wymienionych źródeł, od czasu upadku magonidów mieli oni przemożny wpływ na politykę państwa, wpływając na decyzje ludu na zgromadzeniach, czy poprzez pełnienie najwyższych urzędów państwowych. By dostać się do kasty oligarchów, trzeba było dysponować naprawdę sporym majątkiem. Nieliczne są przypadki awansu społecznego nowych rodów. Najbardziej spektakularnym z nich jest przykład barkidów, wywodzących się z odległego byza cenę. Arystokracja nosiła się z pańska, strojąc się w barwne wełniane szaty i okrągłe tiary na głowach. Wśród szlachcianek kartagińskich popularna stała się także moda grecka, Szczególnie od VI wieku przed naszą erą. Co ciekawe, kobiety w Kartagaszta miały znacznie lepszą pozycję społeczną niż Rzymianki z Italii. Mogły chociażby podejmować samodzielne decyzje w sferze ekonomii i piastować wysokie funkcje religijne. Do dzisiaj odnaleziono wiele wotywnych stel, wystawionych z pewnością z inicjatywy szlachetnie urodzonych Kartaginek. Niektóre arystokratki były starannie wykształcone. Przykładem może być sofonizba, córka woza Hasdrubala Barkidy. Jak natomiast wyglądało życie kulturalne i religijne kartaginczyków? Niestety, niewiele możemy powiedzieć o ich literaturze. Oprócz paru wyjątków nie przetrwała ona do naszych czasów, gdyż po zniszczeniu Kartaginy Rzymianie oddali księgozbiory punickie a dzięki Pliniuszowi Starszemu wiemy, że było ich sporo swoim sojusznikom z Numidii. Najważniejszym zachowanym artefaktem jest Traktat Magona, który przetrwał dzięki rzymskiej transkrypcji. Wiemy także, że w mieście Dydony działały biblioteki gromadzące dzieła historiograficzne, religijne i kartograficzne. Wnioskuje się też, że istnienie w stolicy szkoły Pitagorejczyków wskazuje na możliwość tworzenia przez Punijczyków literatury filozoficznej. Zdaniem wielu badaczy, osiągnięcia sztuki kartagińskiej są mizerne w porównaniu do zdobyczy niedoścignionej Hellady. Nie wynikało to jednak z pogardliwego stosunku punijczyków do sztuki, w której unikano jak ognia zastosowania trzeciego wymiaru, ograniczając się chociażby w sztuce sepulkralnej do płaskich wizerunków postaci oraz stworzenia ceramiki o wyłącznie użytkowym charakterze, inwestując całą swoją energię w produkcję bezcennych kartagińskich amuletów i talizmanów. Kartaginczyków cechowała ogromna bojaźń względem bóstw, która nie pozwalała im przedstawiać w sztuce wizerunków członków swojego panteonu oraz pozostałych istot żywych. Można ten lęk porównać do zakazu przedstawiania bóstw znanego z islamu czy judaizmu. Podejście bojaźliwych kartaginczyków do spraw wiecznych było traktowane przez Greków, niewybrednie obsiumiewających swoich bogów w komediach, jako przejaw daleko posuniętego fanatyzmu. Ten strach widoczny był także w kwestii imion nadawanych punickim dzieciom. Podczas gdy Rzymianie i Grecy lubowali się w imionach odnoszących się do cech ludzkich, nie mając problemu z nazywaniem swoich pociech urodzonymi obrzasku, czyli lucjuszami, czy też obrońcami ludzi, jak w przypadku mojego imienia, imiona punickie były zawsze teoforyczne, czyli odnoszące się do związku między bóstwem a noszącym je człowiekiem. Przykładowo, imię Hannibal oznaczało kogoś, kto ma łaskę Baala. Hasdrubal był kimś, kto ma pomoc Baala, a Abdeszmun sługą Eshmuna. Ten trend nie zakończył się wraz ze zniszczeniem Kartaginy. Pierwsi chrześcijanie afrykańscy z rejonu dzisiejszej Tunezji nosili często tak osobliwe imiona jak Deogratias, czyli Bogu Dzięki, lub Kvot Deus, a więc Tego Chce Bóg. No dobrze, ale kogo tak w ogóle bali się starożytni kartagińczycy? Standardowym tytułem honorowym bóstwa był termin baal, czyli pan. Tego słowa używano najczęściej, by uniknąć wymienienia z nazwy konkretnego potężnego boga, co według Punijczyków nie było mile widziane po drugiej stronie zaświatów. Na szczęście konkretne nazwy przetrwały do naszych czasów, dzięki czemu możemy w miarę dokładnie odtworzyć kartagiński panteon bóstw. Tak oto na początku istnienia miasta Dydony. Głównym bóstwem był Baal Hammon, strażnik wiecznych wartości, bóg słońca, zsyłający życie i bogactwa ludziom, do którego zwracali się w chwilach potrzeby kartaginczycy. Po pozbyciu się władzy królów lub bardziej znaczących sufetów z wojowniczej dynastii Magonidów, zmieniło się także główne bóstwo państwa, którym stała się bogini Tanit, opiekunka kobiet i przewodniczka poza światach. Była ona także boginią płodności i żyzności. Jej symbol stał się symbolem całej religii punickiej, nazywanym znakiem tanit. Nie oznacza to całkowitego zaniku kultu Baala Hammona. Wnioskując po napisach ze stel z kartagińskich świątyń, zwanych tofetami, tanit w związku z reformą religijną z przełomu V i IV wieku przed naszą erą, stała się obliczem Baala Hammona, do którego wznoszono modły nad Bagradasem. Politeistyczni Kartagińczycy nie ograniczyli się oczywiście do posiadania jedynie dwóch bóstw w Panteonie. Wśród pozostałych możemy wymienić Asztartę, niezwykle szanowaną w ojczyźnie Fenicjan, na wybrzeżu afrykańskim, występującą jedynie w roli odpowiednika greckiej Afrodyty, będącą według niektórych hipotez prototypem bogini Tanit, która przejęła wiele cech Asztartę. Podobny los spotkał najważniejsze bóstwo założycielskie Tyru. Boga Melkarta, który pełnił w Kartaginie rolę zupełnie podrzędną. Panem mórz był Yama, groźny przeciwnik Baal Hamona o władze nad światem. Reszeb był natomiast panem ognia i pogody. Prawdopodobnym bóstwem rodu Magonidów był Baal Magonim, choć niektórzy widzą w nim raczej boskiego obrońcę Kardhadaszt, gotowego odeprzeć każde niebezpieczeństwo, czyhające na świętą stolicę. Odpowiednikiem greckiego Asklepiosa był Eshmun, patron punickiej sztuki leczniczej, a Dioniziosa, szadrapa, sprawiający, że ziemia wydawała plony. Patronem stolicy był natomiast Gad, zwany również demonem Karchedonu. Demonologia była bardzo ważną częścią życia religijnego Kartagińczyków. Przed wpływem złych duchów próbowano bronić się na wszelkie sposoby. Czy to za pośrednictwem amuletów, modłów, czy różnych przebłagalnych ofiar. Przybierały one różne formy. Na przykład Kalil było ofiarą całopalną. Minhat było zaś bezkrwałą ofiarą z roślin. Sewat to natomiast ofiara zakończona spożyciem ubitego zwierzęcia. Problem w tym, że nie tylko zwierzęta poświęcano w ofierze punickim bogom. Kartagińczycy składali bowiem swoim bóstwom ofiary z ludzi, najczęściej z dzieci z arystokratycznych rodzin, które miały być najlepszym sposobem na przebłaganie mrocznych bogów. Rytuał ofiar z ludzi nosił nazwę Molk i wbrew pozorom, z biegiem lat stawał się coraz popularniejszy w kartagińskim państwie. Dzięki badaniom archeologicznym przeprowadzonym w najważniejszym punickim tofecie w stolicy Imperium Dowiadujemy się, że od V do końca III wieku przed naszą erą składano tam średnio 100 ofiar z dzieci rocznie. Natężenie okrutnych praktyk współgrało z narodowymi nieszczęściami. By złagodzić gniew bogów po inwazji Agatoklesa z Syrakus, w ofierze złożono podobno 500 nieletnich Kartagińczyków. W ofierze składano także dorosłych, szczególnie jeńców wojennych, czego przykładem może być smutny los najprzystojniejszych sycylijskich więźniów. Zdobytych po rozprawieniu się z Agatoklesem, rzuconych do ofiarnego stosu jako okup dla myśliwych bogów. Oddajmy jeszcze sprawiedliwość Kartagińczykom, iż istnieje teoria, wedle której prochy znalezione w kartagińskim tofecie należały do dzieci zmarłych z powodów naturalnych, lecz teoria ta przegrywa w starciu z licznymi znaleziskami i wzmiankami w literaturze. Prawdą jest też, że inne narody miały również krew na rękach w tej materii zarzucający Punikrzykom fanatyczne religijne barbarzyństwo Grecy i Rzymianie, niepotrzebne noworodki po prostu zostawiali na pewną śmierć na śmietnikach, co było równie godne potępienia. Nikt jednak w tych państwach nie robił z tego haniebnego procederu podniosłej uroczystości religijnej, tak jak kartaginczycy. Te krwawe praktyki miały w założeniu zyskać przychylność bóstw. Będzie ona kartaginczykom bardzo potrzebna, gdyż na horyzoncie czeka ich seria ciężkich, Krwawych starć z największym wrogiem, czyli Rzymianami. Paradoksalnie do wybuchu pierwszej z decydujących o losie miasta Dydony wojen nie musiało wcale dojść i był to poniekąd efekt zbiegu okoliczności, do jakiego doszło w 264 roku przed naszą erą na Sycylii. Zanim przejdziemy jednak do wydarzeń sferalnego roku 264 przed naszą erą, opowiedzmy pokrótce o tym, jak doszło do pogorszenia się stosunków pomiędzy dotychczasowymi przyjaciółmi. Poniekąd palce w tym procederze maczał słynny Pyrrhus, którego ostatnie oddziały opuściły w 272 roku przed naszą erą Tarent, najważniejsze miasto greckie na Półwyspie Apenińskim, osamotniona w walce z Rzymianami Osada. Została natychmiast oblężona przez legionistów, i zapewne byłoby to jedno z wielu skutecznych oblężeń rzymskich w historii, gdyby nie fakt niespodziewanego pojawienia się kartagińskich okrętów na wodach Zatoki Tarenckiej. Jak pamiętamy, było to naruszenie zapisów traktatu z 306 roku przed naszą erą, wedle których Punijczycy mieli trzymać się z daleka od italskich interesów. Do dzisiaj nie istnieje jednoznaczne wytłumaczenie zachowania Kartagińczyków. Część prożymskich autorów argumentuje, że była to ryzykowna akcja Karthadaszt, mająca na celu zaoferowanie się upadającemu miastu, które w założeniu Gerontów stać się miało pierwszą kartagińską bazą na Półwyspie. Inne źródła twierdzą natomiast, że była to próba sojuszniczej pomocy względem wojującego Rzymu, który oblegał miasto tylko od strony lądowej. Wedle jednej z teorii, to Tarentyjczycy wyszli pierwsi z propozycją poddania się przybyszom z za morza, co spotkało się ze stanowczą odmową Kartagińczyków. Jaka jest prawda? Niestety nie możemy na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jedynym pewnym faktem dotyczącym tego incydentu jest to, że przyczynił się do wzrostu podejrzliwości pomiędzy oboma państwami. Ostatecznie do wybuchu wojny doszło z powodu sycylijskiego miasteczka Messyny, którym od 288 roku przed naszą erą rezydowali Mamertyni, rozbójnicy wywodzący się z italskiej kampanii. Ich piracka działalność była mocno nie na rękę Syrakuzom, których Tyran Hieron postanowił zakończyć ten proceder, obelgając w 264 roku przed naszą erą. Problematyczne miasto. Z rozpaczeni Mamertyni postanowili w tym momencie zawołać na pomoc kartagińczyków, których flota ochoczo pojawiła się na wodach ciśniny messyńskiej. To skutecznie odstraszyło oblegających, potulnie wycofujących się teraz do rodzimego miasta. Zamienił stryjek siekierka na kijek, mogli powiedzieć w tym momencie Mamertyni, których Messyna opanowana została natychmiast przez wojska kartagińskie. Znużeni kartagińską obecnością rozbójnicy wysłali zatem w tym samym roku poselstwo do Rzymu, którym prosili miasto na siedmiu wzgórzach o interwencję. Po długich naradach Senat Rzymski ostatecznie wysłał na wyspę armię konsularną, co doprowadziło do konfliktu znanego jako pierwsza wojna punicka. Armia konsula Appiusza Klaudiusza wypędziła armię Kartaginy z miasta i do 262 roku przed naszą erą zawładnęła większością Sycylii. Ograniczając władztwo Kardhadaszt do świetnie bronionego lilibeum na zachodzie. O dalszych postępach rzymskich nie mogło być jednak mowy, gdyż w republikańskim wojsku brakowało bardzo ważnego elementu floty, zdolnej do przeciwstawienia się imperium morskiemu Kartaginy. Pragmatyczni do bólu Rzymianie nie uznali tego jednak za szczególny problem i w krótkim czasie wystawili świeżą flotę w sile 145 jednostek, zaopatrzonych w śmiercionośną nowinkę kruki. Pomosty służące do abordażu, które zamieniały okręty w platformy do walki wręcz, w której legioniści nie mieli sobie równych. Do pierwszego zastosowania tej innowacji doszło w 260 roku pod Mylę, na północ od Sycylii, gdzie doszło do pogromu kartagińskiej floty. Rozochoceni tym sukcesem Rzymianie zaczęli się szykować do desantu na Afrykę. Umożliwić to miała nowa flota licząca rzekomo aż 330 jednostek, by pogrzebać plany Rzymian. Kartagińczycy wysłali przeciwko Republice zbliżonej wielkości flotę, która spotkała przeciwnika pod Eknomos, na południe od Sycylii. Podczas tej jednej z największych batalii morskich w starożytności, po raz kolejny objawiła się wyższość rzymskiej myśli wojskowej. Bitwa pod Eknomos była wielkim sukcesem Rzymian, choć okupionym sporymi stratami. Wieczne miasto utraciło 24 okręty, zatapiając 30 jednostek wroga. Dodatkowo przejęto aż 64 jednostki kartagińskich. Po tej batalii można było powrócić do planów inwazji na Afrykę. Dowództwo nad tą misją powierzono Markowi Atyliuszowi Regulusowi, zwycięzcy spod Eknomos. Po pierwszych sukcesach rzymskich na afrykańskiej ziemi wydawać by się mogło, że kartagińczycy są na kolanach. Oprócz rzymskiego desantu, ich głowy zaprzątał wtedy również niespodziewany bunt libijskich plemion. Kart Wystosowała zatem prośbę o preliminaria pokojowe, wciąż mając w pamięci tragiczne lata najazdu Agatoklesa. W tym momencie głównodowodzący siłami desantowymi zdecydowanie się przeliczył. Jego żądania względem pokonanych były wręcz absurdalnie wysokie jak na ówczesny rozkład sił. Wśród warunków marka Atyliusza Regulusa znalazły się tak niedopuszczalne dla Gerontów zapisy, jak zlikwidowanie floty wojennej. Zrzeczenie się władzy nad Sycylią, Sardynią i Korsyką, czy brak możliwości prowadzenia wojen bez oficjalnej zgody wiecznego miasta. Buńczuczność tego traktatu doprowadziła do zerwania rozmów i kontynuowania walk, prowadzonych teraz pod okiem niejakiego Xantiposa, dowódcy pochodzącego ze Sparty, który zreformował wojsko Karthadaszt i natchnął je do dalszych zmagań z Rzymianami w ojczyźnie. Jego działania doprowadziły do zniszczenia armii i floty rzymskiej w roku 255 przed naszą erą. Wojna wróciła zatem do punktu wyjścia. Rzymianie próbowali co prawda odbudować flotę, lecz ponieśli szereg klęsk na morzu, chociażby pod Drepanum w 249 roku przed naszą erą. Stało się jasne, że obie wykrwawione już mocno strony potrzebują czasu na wylizanie ran. Okres lat 248-242 przed naszą erą był w istocie czasem na regenerację. Przed ostatecznym rozstrzygnięciem w tej wojnie, znacznie lepiej to zawieszenie broni wykorzystali Rzymianie, którzy zapożyczali się gdzie tylko popadnie. Dużą część kosztów ponieśli najbogatsi obywatele. Którzy udzielili rządzącym pożyczek pod warunkiem zwrotu pieniędzy w przypadku zwycięstwa Rzymian. Między innymi dzięki ich poświęceniu wystawiono kolejną flotę, w której prym wiodło 200 nowiutkich pięciorzędowców, pozbawionych jednak słynnych kruków. Rzym ewidentnie stawiał na szybkość i mobilność. Zupełnie jak Kartaginczycy w latach świetności. Ci nieco przespali okres zawieszenia broni i rozbroili swoje okręty, a załogi rozpuścili w większości do domów. Trudno jest znaleźć wytłumaczenie dla takiego postępowania. Niektórzy sugerują, iż uczyniono to z powodu wrodzonego fenickiego skąpstwa. Trudno o jednoznaczną odpowiedź w tej kwestii. Wiadomo jedynie, że do ostatecznego boju Kartaginczycy przystąpili mocno nieprzygotowani. Warto dodać, że miasto Dydony walczyło już w tym momencie jedynie o zachowanie resztek Epikratli na Sycylii. Z wyżej wymienionych powodów decydujące starcie morskie koło wysp egackich zakończyło się całkowitym zwycięstwem Rzymian, którzy zatopili około 97 okrętów wroga, przejmując dodatkowe 20. W Radzie Starszych zwyciężyła opcja pokojowa, pomimo namów najważniejszego punickiego generała końcówki tejże wojny, Hamilkara Barkasa. Warunki pokojowe prezentowały się następująco. Kartagina zrzekła się praw do Sycylii, która stała się pierwszą prowincją rzymską. Kartagina miała także zapłacić kontrybucję wojenną w wysokości 3200 talentów eubejskich, czyli około 81 tysięcy kilogramów srebra. Wobec braku środków, Kartagińczycy musieli rozłożyć płatność na 10 lat. Kartagina musiała także podpisać sojusz z Rzymem, który został błyskawicznie zerwany przez Rzymian. Bowiem rację miał Hamilkar, który ostrzegał przed zdradzickimi Rzymianami. Ci, nie patrząc na rzekomy sojusz, w 238 roku przed naszą erą zaatakowali z Nienaska Sardynię i Korsykę, ustanawiając nad tymi wyspami swoje zwierzchnictwo. Co więcej, do nowego traktatu pokojowego dorzucono warunek zapłacenia kolejnych 1700 talentów. Dlaczego Rzymianie postąpili w tak haniebny sposób? Odpowiadając skrótowo, bo mogli. Zapewne w owym czasie w Rzymie do głosu doszli ludzie uważający, że traktat kończący pierwszą wojnę punicką był zbyt łagodny, i spróbowali wycisnąć nieco więcej z pogrążonych kryzysie Kartagińczyków. Przyjaźń, nieufność, wrogość, nienawiść. Tak prezentuje się ewolucja stosunków między Rzymem i Kartaginą w pierwszej połowie III wieku przed naszą erą. Głównym głosicielem tej ostatniej emocji będzie wspomniany Hamilcar Barkas. Nie ukrywajmy, tak potężna kontrybucja musiała odbić się niekorzystnie na finansach Kartaginy. Dość wydajna gospodarka tego imperium morskiego zapewne poradziłaby sobie bez większych problemów z tym zobowiązaniem, gdyby było to jedyne finansowe zmartwienie kartagińskiej Geruzji. Tak jednak nie było. Kadhadaszt pozostawała bowiem z kłopotem wypłacenia żołdu wielkiej armii najemników różnego autoramentu, głównie Libijczyków. Którzy błąkali się po zakończeniu konfliktu na Sycylii. Zgodnie z jednym z podpunktów traktatu pokojowego z Rzymem, ta wielka masa ludzi nie mogła zostać oficjalnie rozpuszczona na zdobytej przez Rzymian wyspie. Chcąc nie chcąc, Kartagińczycy musieli przewieźć żołnierzy do Afryki, gdzie w 240 roku przed naszą erą zaczęły się poważne problemy. Popełniono wtedy katastrofalny błąd. Zamiast utrzymać najemników w małych grupkach, którym stopniowo wydawano by zaległy żołd. Zdecydowano się na ulokowanie ich w mieście Sitka, 200 km na południe od stolicy. Gdy nieopłasani żołnierze zorientowali się w swojej sile, uwierzyli we własne możliwości. Pierwsze zakłócenia w obiecywanych dostawach pieniędzy wywołały masowy bunt pod przywództwem zbiegłego kampańskiego niewolnika Spendiosa oraz Libijczyka Matosa. Powstańcy podzielili swoje oddziały: Spendios, Oblek Utykę. Matos Bizerte, zaś reszta buntowników miała trzymać w szachu stolice imperium. Sytuacja była ekstremalnie podbramkowa. Wedle wyliczeń, Matos i Spendios mieli dysponować aż 100 tysiącami ludzi. Jak jednak wiadomo, starożytne szacunki przeważnie trzeba traktować z przymrużeniem oka. Bardziej prawdopodobna wydaje się bowiem liczba o połowę mniejsza, co i tak stanowiło potężne wyzwanie dla zadłużonej po uszy Kartaginy. W sytuacji Kart nie poprawiał fakt, iż buntownicy cieszyli się pełnym poparciem i aprowizacją miejscowych libijczyków, których do wrzenia doprowadził fiskalny ucisk stolicy, wymagającej od nich połowy plonów pod koniec trwania pierwszej Wojny Punickiej. Sytuacja była bardzo nieciekawa. Gerontowie przeciwni rodowi Barkidów musieli przełknąć gorzką pigułkę i przywrócić do łask Hamilkara Barkasa, ich najzdolniejszego dowódcę. Swe zmagania z buntownikami zaczął z wysokiego C, gdy w 239 roku przed naszą erą rozbił siły Spendiosa nad rzeką Bagradas. Rozpoczął się etap wojny podjazdowej, w czasie której powstańcy jak ognia unikali bezpośrednich starć z Hamikarem, który miał do dyspozycji groźne słonie bojowe. Na odważniejszy krok zdecydowano się dopiero po pozyskaniu przez Spendiosa posiłków najemników galijskich pod wodzą Autaritosa. Pomimo połączenia obu dowódców, Hamilkar zdołał znów zwyciężyć i zadać przeciwnikom duże straty. Do niewoli w niezlokalizowanej do dziś bitwie dostało się także 4000 żołnierzy z Pendiosa, którym zaproponowano dołączenie do armii zwycięzcy. Tym, którzy odmówili, zezwolono na swobodny powrót do domów po przysiędze zaprzestania działalności przeciwko Karthadasz. Zdecydowanie mniej litości okazał Matos, który na wieść o łaskawości kartagniczyków, Zgładził wszystkich swoich jeńców. Właśnie z tego powodu wojna ta nosi nazwę nieubłaganej. Na nieszczęście dla Kartagińczyków w 238 roku przed naszą erą padły bizerta i utyka, co pozwoliło powstańcom na zaangażowanie wszystkich sił przy oblężeniu Kartaginy. Zajął się tym osobiście Matos, operując ze swojej siedziby w Tynes. Resztę dowódców odesłał zaś do prowadzenia wojny podjazdowej przeciwko Hamilkarowi. Zręczny wódz. Po raz kolejny dowiódł swoich umiejętności i zdołał zamknąć z Spendiosa w kotle pod miejscowością Prion. Jedynym żądaniem Barkidy wobec poddających się było wydanie dziesięciu czołowych przywódców, co też nastąpiło. Podczas wymiany doszło jednak do nieporozumienia i szeregowi buntownicy poczuli się zdradzeni, gdy doszło do nich, że w ten sposób pozbawili się naczelnego dowództwa. Jak przystało na wojnę nieubłaganą? Większość niezadowolonych skończyła zmiażdżona pod ciężkimi nogami słoni Hamilkara. Spendios został natomiast ukrzyżowany pod tynes, które natychmiast rozpoczęto oblegać. Matos zdołał uciec z miasta na czele swoich wojsk, wykorzystując właśnie w obozie Kartaginczyków. Udało mu się dojść daleko na południowy Wschód do miasta Leptis Magna. Gdzie postanowił stoczyć z Hamilkarem ostateczną bitwę na wiosnę 237 roku przed naszą erą. Rebelianci ponieśli w niej sromotną klęskę, a Matos dostał się do niewoli, która skończyła się wraz z jego ostatnim tchnieniem na Punickim Krzyżu. Utyka i Bizerta poddały się w tym samym roku i zostały potraktowane ulgowo. Nikt po kilku dekadach rozlewu krwi nie miał ochoty na dalsze ofiary. Zwłaszcza, że w tym samym czasie Rzymianie pokazali swoje prawdziwe oblicze na Sardynii i Korsyce. Wojna domowa została zażegnana, lecz skarbiec świecił pustkami. Śródziemnomorski handel przynosił duże zyski, lecz nie był to najszybszy sposób zdobycia gotówki. W celu poszukiwania żywego pieniądza zwrócono się zatem w kierunku Hiszpanii, obfitującej w kartagińskie faktorie i żyły srebra poukrywane w iberyjskich górach. Hamilkar Barkas, Rozpoczął od Iberii budowę własnego, prywatnego imperium. Półwysep Iberyjski w omawianym czasie był w głównej mierze zamieszkany przez plemiona Celtyberów z północy, mający swą siedzibę w Numancji oraz liczne, skłócone między sobą plemiona iberyjskie ze środkowej i południowej części Półwyspu. Wybrzeże oplatała sieć faktorii kartagińskich które doglądały nieprzerwanej strugi srebra, wydobywanego w andaluzyjskich kopalniach płynącej do metropolii. Zainteresowanie Kartaginę Hiszpanią kończyło się na zabezpieczeniu swoich dochodowych interesów w regionie, zadowalając się deputatami srebra dostarczanego od tubylców. Wszystko zmieniło się w związku ze stratami poniesionymi w wojnie z Rzymem. Hamilkar Barkas wraz z wzięciem Hasdrubalem podbili lwią część półwyspów w kilku szybkich kampaniach przeciwko podzielonym ludom iberyjskim, Włączając zdobyte ziemię bezpośrednio do odradzającego się imperium. Zwrot w polityce Kartaginy obrazuje założenie silnej bazy na wybrzeżu w 228 roku przed naszą erą, nazwanej symbolicznie Kartaginą. Założenie miasta o identycznej nazwie co stolica całego państwa świadczy dobitnie o znaczeniu, jakie miała dla kartaginczyków Hiszpania w okresie międzywojennym. Dzięki zdobyciu bezpośredniej kontroli nad bogatymi złożami iberyjskich ród metali. Kartagina błyskawicznie odzyskała płynność finansową, a wraz z nią silną armię, do której masowo rekrutowano teraz iberyjskich oraz celtyberyjskich najemników. Byli to co prawda krnomrni i niezdyscyplinowani żołdacy, za to posługujący się najlepszą stalą na kontynencie oraz niezrównani wojownicy, którym nie straszna była śmierć na polu bitwy. Dzięki tym zaciągom Kartagina opanowała do 219 roku przed naszą erą tereny sięgające gór toledańskich na północy. Oraz rzeki Ebro na północnym wschodzie. Właśnie tam ponownie skrzyżowały się interesy dwóch największych śródziemnomorskich potęg. W trakcie walk zginął Hamilkar Barkas, tonąc w odmętach rzeki Jukar w 229 roku przed naszą erą. Po jego śmierci, pierwsze nad iberyjskimi oddziałami Kartaginy objął jego zięć zdrubal. Gdy i o niego upomnieli się mroczni kartaginscy bogowie ze światów, Komentę w 221 roku przed naszą erą, objął syn Hamilkara Barkasa, słynny Hannibal, który za młodu został zmuszony przez ojca do złożenia przysięgi do zgonnej nienawiści względem Rzymian. Przysięgę tę młodzieniec miał wypełnić z nawiązką. Żeby nie było, Rzymianie od wielu lat interesowali się podbojami Barkidów w Hiszpanii i słali poselstwa mające wybadać zamiary nienawidzonych kartagińczyków. Wszyscy emisariusze Rzymu otrzymywali jednak zapewnienie, że ofensywa na Półwyspie Iberyjskim ma na celu zapewnienie środków na przykładne spłacenie kontrybucji po I wojnie punickiej. Ostatecznie granice wpływów obu potęg miał wyznaczać bieg rzeki Ebro. Postanowienie jako pierwsi złamali Rzymianie, którzy zawarli w 223 roku przed naszą erą są już z miastem Sagunt. Położonym na południe od nurtów granicznej rzeki. Rozgniewani zwycięstwem prorzymskiego stronnictwa w problematycznym mieście oraz świadomi uwikłania wiecznego miasta w wojnie iliryjskiej kartaginczycy oblegli w 219 roku przed naszą erą Sagunt i w ciągu roku zdobyli go. Działający powoli Rzymianie próbowali jeszcze pozornych mediacji, jednak wszyscy wiedzieli, że tak oto zakrywa się decydujące starcie Kartaginy z Rzymem, zwane II wojną punicką. Wybuchła ona w 218 roku przed naszą erą. Chętnym szczegółowego opisu tego konfliktu polecamy oczywiście nasz półtora godzinny dokument opublikowany niedawno na kanale. Hannibal rozpoczął wojnę z Przytupem. Wiedząc o rzymskiej hegemonii na morzu, skierował swe wojska w niebezpieczną episką podróż przez południową Galię, prosto do Italii. W trakcie marszu napotkał wiele morderczych trudności, na czele ze śmiercionośną przeprawą przez Alpy. Po ich przekroczeniu, Rzym zorientował się w swoim nieciekawym położeniu i czym prędzej skierował swe wojska na północ, gdzie nad rzeką Ticinus w 218 roku przed naszą erą rozpoczął się spektakularny popis umiejętności dowódczych Hannibala. Składał się on z szeregu wielkich wiktorii nad rzymską maszynką wojenną. Po zwycięskiej batalii nad Ticinus. Hannibal w tym samym roku zadał poważną klęskę konsulowi Semproniuszowi Longusowi nad mroźną rzeką Trebią. Po zniszczeniu tej armii śmiałym ruchem powiódł swoją armię przez niedostępne Apeniny i bagniste do Rzecza Arno, co skończyło się dla genialnego woza oślepnięciem na jedno oko. Po tym brawurowym manewrze intrus zdołał ośmieszyć w 217 roku przed naszą erą konsula Gajusza Flaminiusza Neposa nad jeziorem Trazymeńskim i wpuścić jego legionistów w pułapkę. Która zakończyła się masakrą Rzymian. Nieocenionym wsparciem w tej batalii okazali się najemnicy galijscy Hannibala, dla których punktem honoru w tej bitwie było pozbawienie życia rzymskiego dowódcy chełpiącego się sławą pogromcy Galów. Po jeziorze Trazymeńskim Hannibal opuścił gościnne galijskie rejony i skierował się na południe, w poszukiwaniu sojuszników wśród dotychczasowych italskich sprzymierzeńców Rzymu. To nie był głupi plan. Hannibal zdawał sobie sprawę z ogromnych możliwości mobilizacyjnych wiecznego miasta, które w owym czasie szacowano na ponad pół miliona żołnierzy. Ponad połowę z tej liczby stanowili rekruci ze sprzymierzonych miast. Gdyby udało się odciągnąć ich od sojuszu z Rzymem, Wiktoria nad latyńskim hegemonem mogłaby się urzeczywistnić. Największym wabikiem dla potencjalnych sojuszników Miało być zdecydowane zwycięstwa Hannibala w bitwach z Rzymianami. Na nieszczęście dla Barkidy, przez pół roku został zmuszony do prowadzenia mało spektakularnej wojny podjazdowej na obcym terytorium dzięki działaniom dyktatora Quintusa Fabiusa Maximusa Cunctatora, który rozgryzł plan kartaginczyków i unikał z nimi bezpośredniego starcia, podnążając niczym cień za Barkidą, czekając tylko na nieposłuszeństwo któregoś z italskich miast, wyjaśnione szybko przez czujny rzymski Gladius. Lecz dowództwo prędko się zmieniło. Rozważnego kunktatora zastąpili Lucius Emilius Paulus i Terencius Warron. Ci dwaj nie chcieli dalej patyczkować się z intruzem i powiedli na stacjonującego w Apuli Hannibala 87 tysięcy żołnierzy. Armię niespotykanej do tej pory wielkości, mającą dwukrotną przewagę nad wrogiem. Do wielkiego starcia doszło w 216 roku przed naszą erą, pod Kannami, gdzie wielki barkida rozgromił przeważającą armię. Zamykając ją w kotle i doprowadzając do rzezi legionistów. Straty wiecznego miasta były ogromne, tak samo jak szok wywołany przez klęskę pod Kannami. Szybko powrócono do strategii Kunctatora i walk podjazdowych. Hannibal nie wykorzystał wielkiego zwycięstwa z 216 roku przed naszą erą, lecz dużą winę ponosi w tym przypadku naczelne dowództwo ze stolicy, które odmówiło większego wsparcia Hannibalowi w tym epokowym momencie. Wysłany na czele delegacji do Kartaginy Magon, brat Hannibala, przedstawiał Gerontom długą listę sukcesów krewnego, lecz odpowiedź starszyzny brzmiała mniej więcej tak. Odmawiamy pomocy, gdyż o to samo prosiłby Hannibal, gdyby poniósł szereg klęsk. Zatem niech nie ma ludzi i czym prędzej oblega Rzym. Najważniejsi decydenci bali się wzrostu potęgi Hannibala i z tego powodu nie udzielili mu należytego wsparcia. W efekcie Hannibal utknął w Italii, gdzie sukcesy w postaci zajęcia Kapui, drugiego największego miasta na Półwyspie, czy Tarentu, okazały się bardzo krótkotrwałe. Na usprawiedliwienie stronnictwa przeciwnego Barkidom dodam, że II wojna punicka miała charakter wojny globalnej i Italia nie była jedynym jej teatrem. Coraz istotniejsza w kontekście długotrwałej wojny miała się okazać Hiszpania i jej kopalnie srebra. Zagrożone od 218 roku przed naszą erą działalnością braci z Dzięki zaproszeniu Ampurias, greckiej faktorii należącej do przyjaciółki Rzymu Massili, Rzymianie zyskali cenny przyczółek w Iberii, dzięki któremu szachowali posunięcia Hasdrubala Barkasa, kolejnego brata Hannibala, który nie był w stanie przyjść przez długi czas z pomocą bratów italii. Dobra pasta Rzymian zakończyła się w roku 211 przed naszą erą. Kiedy to Gnejusza i Publiusza Scypiona opuścili miejscowi Celtyberowie, co natychmiast wykorzystał brat Hannibala. Rozgromił on zdziesiątkowane wojska Rzymian w dwóch bitwach, w których kres życia znaleźli dzielni Scypionowie. Pomimo tej wiktorii, parę lat upłynęło zanim Hasdrubal uporał się z tłumieniem półdzikich Celtyberów, co znakomicie wykorzystali Rzymianie. Wysyłając w to newralgiczne miejsce posiłki pod wodzą Publiusza, Korneliusza, Scypiona. Młodego syna jednego z poległych w 211 roku dowódców. Był on wybitnym wodzem i pilnym uczniem taktycznej maestrii Hannibala, który dzięki śmiałym posunięciom w ciągu kilku lat zakończył kartagińskie panowanie w Hiszpanii. Porażki pod Nową Kartaginą czy Bekulą uświadomiły Hasdrubalowi bezsens dalszego oporu w Iberii i skłoniły go do wymarszu w kierunku Italii, gdzie znalazł się po długim, aczkolwiek dość spokojnym marszu w 207 roku przed naszą erą. Za główny cel obrał on sobie połączenie się z bratem w Umbrii, o czym starał się poinformować Hannibala poprzez gońców. Zostali oni wyłapani przez rzymskich konsulów, którzy dzięki temu poznali zamiary Hasdrubala. Został on ostatecznie pokonany w bitwie nad rzeką Metaurus, która zakończyła się jego śmiercią. Głowa poległego brata trafiła w końcu w ręce Hannibala, który w ten oto sposób dowiedział się o niepowodzeniu akcji. Szala zwycięstwa przechyliła się znacząco na korzyść Rzymian. Nadszedł czas na przeniesienie zmagań do Afryki, co nastąpiło po skutecznym zaciągu wojsk przez nowo mianowanego gubernatora Sycylii, Publiusza Corneliusza Scypiona, w 204 roku przed naszą erą. Pomimo usilnych starań Gerontów Kartaginy, fiaskiem zakończyły się także inne kampanie tej wojny: próby odzyskania Sycylii, Sardynii czy też poważniejsze zaangażowanie w konflikt króla Macedonii Filipa V. Gdy wojsko Scypiona wylądowało pod Kartaginą i zadało kolejne klęski Karthadaszt, w stolicy zapanował defetyzm. Na krótką chwilę nadzieje kartaginczyków ożyły, gdy w Afryce zjawił się w końcu Hannibal wraz ze swoją niepokonaną armią, lecz promyk nadziei szybko zgasł wraz z porażką Wielkiego Woza pod Zamą w 202 roku przed naszą erą. Trzeba było prosić o pokój, którego warunki były niezmiernie ciężkie i oznaczały w praktyce koniec Imperium Kartaginy. Pokonani musieli bowiem zredukować flotę wojenną do 10 okrętów, zapłacić kontrybucję w wysokości 10 tysięcy talentów, zrzec się swoich hiszpańskich posiadłości oraz zakazano im prowadzić jakichkolwiek wojen bez zgody Rzymu. Pilnowaniem znienawidzonych kartaginczyków miał zająć się nowy przyjaciel wiecznego miasta, król numidyjski Masynissa, który okazał się niezwykle pomocny w ostatniej fazie wojny. Tak oto Kartagina dołączyła do grona klientów Rzymu. Paradoksalnie upokorzona Kartagina radziła sobie całkiem nieźle przez ostatnie 50 lat swojego istnienia. Dzięki braku armii i floty handel znów przynosił okrojonemu państwu wymierne zyski, które przeznaczano na reformy wewnętrzne, no i oczywiście na gigantyczną kontrybucję. Przez pierwsze lata sporą rolę w mieście odgrywał Hannibal, którego ze względu na chwalebną przeszłość nie skazano na tradycyjny punicki krzyż. Został on nawet wybrany sufetem na rok 196 przed naszą erą. W trakcie jego rządów doszło do czegoś, co niektórzy historycy nazywają prodemokratyczną reformą Hannibala. Mianowicie zwycięzcy spod Kan udało się przeforsować skrócenie kadencji członków Trybunału 104 do zaledwie roku. Dotychczas była ona dożywotnia, co otworzyło drogę do kariery wielu pomniejszym oligarchom. Mocno niezadowoleni z takiego obrotu spraw byli oczywiście najbogatsi Gerontowie. Którzy obawiali się antyrzymskiej retoryki Hannibala, która mogła wywołać zdecydowaną reakcję nad Tybżańskiej Republiki. W końcu około 195 roku przed naszą erą Hannibal został zmuszony do ucieczki w wyniku działań niechętnych mugerontów i delegacji rzymskiej, której głównym celem było pochwycenie i zgładzenie człowieka odpowiedzialnego za niezliczone klęski rzymian w ojczyźnie. Plan pochwycenia Hannibala nie powiódł się, a on sam próbował dalej szukać sprzymierzeńców w jego coraz bardziej straceńczej misji przeciwko wiecznemu miastu. Schronienie w tym momencie okazał mu Antioch III Wielki, król seleukicki. Wszelkie nadzieje Hannibala zawiodły jednak po Antiocha w wojnie z Rzymem, w trakcie której azjatycki monarcha nie skorzystał z umiejętności i doświadczenia Punijczyka. Ten, zawiedziony, tułał się jeszcze po Azji Mniejszej, Aż zażył ostatecznie śmiertelną truciznę, podarowaną mu zawczasu przez ojca, wobec którego woli był do końca wierny. Umarł bowiem jako nieprzejednany wróg Rzymu. Tymczasem w Kartagaszd kwitł handel i nowe budynki w stolicy. Proporcjonalnie do ich bogactwa rósł także serwilizm wobec Rzymu. Dobitnym przykładem uległości ówczesnych zarządców Kartaginy. Była propozycja złożona senatorom w przededniu wojny z Antiochem III. Kartaginczycy zobowiązywali się w niej do wystawienia sojuszniczej floty wojennej, przesłania 3 milionów korców zboża oraz uregulowania pozostałej części kontrybucji wynoszącej w przybliżeniu 8 tysięcy talentów. Podejrzewam, że propozycja ta nie była jedynie posłusznym ukłonem wobec Rzymian, lecz miała przynajmniej odrobinę złagodzić odbiór Kartaginczyków w oczach zwycięzców i uzyskać w efekcie nieco samodzielności politycznej. Szczególnie argument o wystawieniu floty wojennej wydaje się być zawoalowaną próbą poluzowania kajdanów. Rzym oczywiście oferty nie przyjął, i w efekcie przeciwko Antiochowi pożeglowało jedynie sześć okrętów Carthagin. W żadnym stopniu nie złagodziły one gniewu Rzymu, który, zajęty chwilowo przez problemy na wschodzie, pozwalał jeszcze na egzystencję Kartaginie. Ostatnią płonną nadzieją dla Kartaginy było wsparcie ostatniego, w miarę niezależnego państwa na wschodzie. Macedonii Perseusza, który postawił się Rzymianom w 171 roku przed naszą erą. Poselstwo Macedończyka natrafiło jednak w Kartaginie na odpowiedź odmowną Gerontów, słusznie obawiających się reakcji Rzymu. Po klęsce Perseusza w bitwie pod Pydną w 168 roku przed naszą erą, zniknął ostatni godny wróg Rzymu. Nadszedł czas plonów i bezpośrednich podbojów, kończący okres tworzenia państw klienckich. I innych dyplomatycznych zabiegów mających sprawić pozory pokojowej aneksji. Dla Kartaginy nadszedł czas miecza i topora. Kartaginczycy mogli się spodziewać najgorszego już od 165 roku przed naszą erą, kiedy to Rzymianie spuścili z łańcucha swojego wiernego długowiecznego masynisę. Zaczął on nieustannie nękać rok w rok swoimi akcjami pogranicze, co spotkało się zawsze z przychylnym mu arbitrażem rzymskim. W trakcie jednego z nich w delegacji znalazł się stary weteran zmagań z miastem Dydony Marek Porsjusz Katon. Powróciwszy do senatu po niespodziewanej kartagińskiej odmowie poddania się kolejnemu haniebnemu arbitrażowi ze 152 roku przed naszą erą, pokazywał innym senatorom kiść dorodnych fig zebranych nad Bagradasem. Miał to stanowić dowód prężnie działającej kartagińskiej gospodarki, ciągle groźnej dla Rzymu. Poza tym uważam, że Kartagina powinna zostać zniszczona. Kończył każde swoje przemówienie nieprzejednany wróg Punijczyków. Powodów do ostatecznej inwazji dostarczyło wreszcie prodemokratyczne stronnictwo w Kartaginie, które w akcie rozpaczy wywołało wojny z Masynysą w roku 151 przed naszą erą, która zakończyła się masakrą Kartagińczyków z rąk syna numidyjskiego króla imieniem Gulassa. Na nic zdało się skazanie na śmierć całego stronnictwa prodemokratycznego. Tak samo jak błagalne poselstwo do Rzymu, które uzyskało mroczną odpowiedź głoszącą, że Kartagińczycy sami wiedzą, co powinni teraz uczynić. W 149 roku przed naszą erą z wiecznego miasta wyruszyła armia dorównująca wielkością tej posłanej przeciwko Hanibalowi pod Kannami. Druga wielkością w historii Republiki. 80 tysięcy piechurów i 4000 konnych wylądowało pospiesznie na afrykańskim wybrzeżu. Upokorzeniom nie było końca. Kartaginczycy próbowali jeszcze przebłagać Rzymian, wysyłając do wiecznego miasta 300 zakładników, lecz po ich przyjęciu odpowiedziano jedynie, że warunki pokoju Kartaginczycy usłyszą w Afryce. No i w niedługim czasie usłyszeli, Punijczycy mieli opuścić miasto i osiedlić się w odległości nie mniejszej niż 15 km od wybrzeża. Dla narodu żeglarzy był to oczywiście wyrok, który odrzucono. Co gorsza, jednym z warunków, które spełniono przy wydawaniu jeńców, było praktyczne rozbrojenie miasta. Rzymianom wydano w trakcie negocjacji 200 tysięcy sztuk zbroi, niezliczone ilości amunicji oraz katapult. Miasto Ddony było zatem bezbronne. A to nie koniec hańby. Czas na mocno personalną opinię: Nigdy nie lubiłem Kartaginy. Jej mroczna religia i skłonność do rytualnego dzieciobójstwa napawały mnie obrzydzeniem. Nigdy jednak też nie przebadałem za Rzymem właśnie za wydarzenia lat III wojny punickiej. Moim zdaniem był to bezpodstawny gwałt na bezbronnym narodzie, pokazujący dobitnie prawdziwą twarz Rzymian. Nie zrozumcie mnie źle, ich dorobek cywilizacyjny jest oczywiście podstawą cywilizacji europejskiej, wraz z dorobkiem Grecji. Lecz ich zachowanie w III wojnie punickiej to jawne bestialstwo. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać, gdy będziemy szczegółowo opowiadać w następnych odcinkach historii starożytnego Rzymu o ich największych kompromitacjach i upokorzeniach, na chociażby z bitwą pod Karchę i słynnym triumfem Krasusa. Gdy 200 o warunkach pokoju dotarły do miasta, większość mieszkańców zapragnęła umrzeć z bronią w ręku. Aby ją zdobyć, całe miasto zamieniono w kuźnie. Według przekazów dziennie produkowano 100 tarcz, 300 mieczy, 500 oszczepów. Do produkcji machin wojennych zmobilizowano obywatelki miasta, które ochoczo oddawały swe włosy, przydatne przy tworzeniu lin. Obroną dowodziło dwóch wodzów o imieniu Hasdrubal. Cytadela miejska przypadła w udziale wnukowi masyniscy Pokądzieli. Obroną w polu zajął się zaś weteran ostatniej kampanii przeciwko numidyjczykom, któremu w zaistniałej sytuacji cofnięto wyrok śmierci. Rozpoczęło się regularne oblężenie. Pierwszy wyłom w murach zakończył się zwartą obroną miasta i przepędzeniem atakujących, który nadzorował przybrany syn zwycięzcy z Podzamy, Publiusz Korneliusz Scypion Emilianus, został on szybko dostrzeżony przez senatorów i mianowany konsulem na rok 148. Przed naszą erą. Po początkowych trudnościach, Karta znów sprzyjała Rzymianom, bowiem w oblężonym mieście doszło do zupełnie niepotrzebnego i szkodliwego politycznego rozłamu. Hasdrubal, ten od armii polowej, oskarżył znienacka swojego imiennika o kąszachty z Gulassą, królem Numidii. Zapewne wykorzystał przy tym fakt pokrewieństwa krwi pomiędzy swoim przeciwnikiem a masynissą. W efekcie tego lekkomyślnego działania oskarżony poniósł śmierć z rąk motłochu, a oskarżyciel zyskał pełną władzę w mieście, w którym w 147 roku przed naszą erą powstał wyłom, przez który wojska rzymskie przedostały się do stolicy. Nieocenioną pomoc przy utrzymaniu tego przyczółka odegrał nowo powołany konsul Emilianus. Oblężeni stawiali nadal jednak dzielny opór, osłabiany przez coraz bardziej zastanawiające zachowanie Hasdrubala. Punicki, głównodowodzący, polecił torturować na murach jeńców rzymskich i zrzucić ich żywych z fortyfikacji. Zburzyło to jedynie oblegających i większość Gerontów, którzy zostali od razu skazani na śmierć przez Hasdrubala. Widząc to rzymianie, stwierdzili, że i tak są w znakomitym położeniu i postanowili wziąć miasto głodem. Po seriach rozpaczliwych wypadów na wiosnę 146 roku przed naszą erą zdecydowano w końcu o ostatecznym ataku na zagłodzone miasto. Niedożywieni obrońcy nie mieli jak bronić dostępu do portu i łatwo padali pod ciosami intruzów. Miasto ostatecznie upadło. Jak się domyślacie, zakończyło się to jedną z największych masakr w dziejach starożytności. Zabijano wszystkich. Starców, kobiety, dzieci. Miasto doszczętnie złupiono i podpalono. Pożar miał trwać aż 17 dni. Pozostałych przy życiu skazano na niewolę. Sam Hasdrubal skończył jako jeniec wojenny, w zaskakująco dobrych warunkach. Ruiny miasta przeklęto i pomimo prób braci Grachów, czy Juliusza Cezara... Nie planowano go ponownie kolonizować, polegając w tym regionie na starej utyce, która zawczasu posłusznie poddała się Rzymianom bez walki, Kartaginę postanowiono przywrócić do życia dopiero w czasach Oktawiana Augusta. Będzie to już jednak materiał na inną opowieść. Jak widzicie, polubiliśmy ostatnio długie odcinki i nie inaczej było tym razem. Jak zwykle dziękujemy za zostawione lajki, suby z dzwonkiem i komentarze. Zawsze podczas tworzenia naszych rozległych materiałów, lubimy spojrzeć na ich przyrost, by dodać sobie otuchy podczas tworzenia dla Was obszernych filmów dokumentalnych. Dzisiaj z naszej strony to wszystko. Widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.